Dzień dobry, witam serdecznie w 14 odcinku Comics Weekly 2017 podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel i DC. Ze mną jak co so tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski, Ankol Mruwa. Hej wszystkim. No to w takim razie zacznijmy od newsów i tak się złożyło, że w tym tygodniu mamy ich całkiem sporo. I w zasadzie o każdy mamy coś do powiedzenia, więc zmienimy czy wrócimy na moment do tej naszej klasycznej formuły. I omówimy sobie wszystko po kolei. No i nie możemy nie zacząć od traileru Thor Ragnarok. Tego traileru, który w sumie no zrobił chyba na wszystkich z nas duże wrażenie. Jestem ciekaw w takim razie, co wam się w tym trailerze podobało najbardziej. Czy on zrobił duże wrażenie na wszystkich, bo pobił jakieś w ogóle rekordy w oglądalności Disney'a w tak krótkim czasie. Tam w ogóle to przebiło wszelkie trailery, jakie kiedykolwiek Disney wyświetlał. W... Jakimś tam przedziale czasowym, także wydaje się, że, że wrażenie to zrobił na wszystkich. No tak, nie dziwię się. Natomiast ja mogę powiedzieć, że miałem problem z tym trailerem, bo jak go włączyłem i pojawiła się Cable Shed, a potem Cable Blanchet z tym wielkim hełmem, to generalnie mi się w tym momencie zapauzował mózg i dalsza część trailera poszła <laughs> jakby dalej. I potem musiałem, Error. trailer się skończył, i potem musiałem jeszcze raz go oglądać, i dopiero wtedy zobaczyłem resztę. I reszta też była cudowna. Także ja kocham to jak. E, takie bardzo debilne motywy z komiksów są przenoszone w ten sposób, że działają i są totalnie bezwstydnie robione. Mamy Tora znowu w hełmie, Halka w tej swojej zbroi w hełmie. Jeff Goldblum wymiata, Lokiemu zrobili ten. Niektórzy uważają głupszy hełm, który w sumie nie jest hełmem, tylko takim diarą z rogami, czy czymś takim. Co. W aktualny jego wygląd w komiksie już od jakiegoś czasu. Eee, mamy właśnie no Cybernet jest no w ogóle nie ma o czym mówić. Mamy Carla e, Urbana jako Scarce The executioner z tymi jego dwoma zaczarowanymi M16, który gdzieś tam pruje do wszystkiego dookoła. To jest też tak pięknie głupie. Także ja jestem tym absolutnie. Nie, wiem, ja ten tradyciej już 50 razy czy coś takiego. Jestem w nim zakochany, jest Przecudowny, te neonowe po prostu napisy, które walą za każdym razem, też podkreślają ten klimat. I dwa moje spostrzeżenia. Pierwsze to jest takie, że chyba na początku, kiedy Thor spada na łańcuchach, to jest dalszy, dalsza część już filmu, już mu włosy zdążyły odrosnąć do tego momentu. I to wydaje mi się, że jest Maspelheim, czyli królestwo Surtura, tam wokół widzę te ogniste demony, które jakby się budzą wokół niego, co bardzo przypomina Design Maspelheimu, czyli i tak no, wiemy, że Surtur ma się prawdopodobnie pojawić. A druga sprawa, to wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy widzieliśmy takie jakby mroczniejsze elementy, jakby taką dużo ciemniejszą gamę bez kolorów, to to jest Hel. I to będzie retrospekcja, tam widzimy spadające Walkirie, widzimy Helę właśnie w hełmie i jest tak bardzo mrocznie, także wydaje mi się, że to jest domena Heli z wcześniej, przynajmniej takie mam teorie, ale ogólnie ja kocham ten trailer za wszystko. Jest na jeden z najlepszych teaserów, trailerów, jakie w życiu widziałem. Jak gdyby, ja mam takie wrażenie, że dotychczasowe fory miały troszeczkę problem z tożsamością, jak gdyby te filmy do końca nie wiedziały, jakie chcą, chcą być, czy chcą być fantazy, czy chcą być typowym superhero, czy co właściwie chcą zrobić. I tym razem, no, widać, ten film ma charakter i to od razu widać, to myślę, że będzie przez dłuższy czas zapamiętany i z wszystkich filmów e, z tej fazy, jak gdyby, uniwersum Marvela. I Mój ulubiony moment to jest moment, kiedy pojawia się Hulk, i nie samo pojawienie się Hulka, ale reakcja fora. Gdzie twarz w ciągu jednej sekundy przechodzi z zaskoczenia w taką wiesz, jesteśmy wprowadzeni, że się zacznie wściekać i będzie wielki krzyk czy coś i się cieszy i cała jego morda sama się cieszy, o znam go e, kolega z pracy kolega z pracy, <laughs> prawda, to było strasznie urocze, ale też bardzo pasuje do tej postaci, jak się nad tym zastanowisz, bo for no z wszystkich Avengers do bystry nie był <laughs> i i to był też problem tego filmu E, tych filmów, jak gdyby, że Thor był w takich, że tak powiem, w standardowych lokacjach. Mm -hmm. I jak gdyby te filmy troszeczkę m, traciły na tym. I tym razem Thor, który sam z siebie jest. E, s, i, najlepsze, co jest w Thorze, to jego reakcje na dziwne rzeczy, jeżeli jest postawiony w niecodziennej sytuacji i musi na to jakoś zareagować, a nie umie. Więc myślę, że to. Fi, cały film będzie się na tym opierać. I to bardzo mi się podoba i. No, nie mogę się doczekać. Chris Hemsworth w ogóle jest oczywiście świetnym wyborem castingowym, ale to przy okazji widać, jaki to jest też dobry aktor, wbrew temu, co się może wydawać, bo on się wydaje po prostu takim, no, jak Thor w sumie, też się nie wydaje specjalnie bystrym, ani umiejętnym aktorem, ale widać właśnie w tych takich scenkach, szczególnie właśnie jego potencjał komediowy, gdzie potrafi, no, no tak zagrać tę scenę, że, że faktycznie, no, no jest, że cię to bawi automatycznie sama, choćby, nie wiem, jego wyraz twarzy, on czy... Charyzmy czy... ma niesamowite No, no, jest, jest świetne, a przy okazji też, jeśli ktoś go widział w innych filmach, no to wierzę, że, że on naprawdę potrafi grać. I ta rola jest, jest czymś, gdzie może się naprawdę pobawić nieźle i mam nadzieję, że ten film da mu do tego sposobność. Ale to, co mi się podoba najbardziej, to właśnie jest ta bezstydność tego filmu, bo... Ja sobie w ogólnie uniwersum Marvela jest, jest odważniejsze w korzystaniu z rozmaitych komiksowych elementów niż X-Men na przykład czy to uniwersum Foxa, no do czasu powiedzmy, natomiast no i tak w takich filmach jak nie wiem, no Civil War na przykład, gdzie mieliśmy masę komiksowych elementów, no nie dali na przykład Falconowi sterowanego telepatycznie jastrzębia no, niestety, Zimo i jego brak skarpety na twarzy. No właśnie, jest jednak sporo takich odstępstw sprawiających, że, że jakiś motyw komiksowy staje się bardziej realistyczny w wydaniu filmowym, A tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu wszystko wygląda jak żywcą Wzięte z komiksów Jacka Kirbiego i łącznie z designem, łącznie z tym, jak te postacie się prezentują, jak się zachowują. Zresztą tam w jednej z tych scen nawet jest rysunek Jacka Kirbiego w tle, tak? tak jakby ktoś miał wątpliwości, właśnie, czym to jest inspirowane. Grandmaster uznał, że, że, że fajnie se Kirbiego na, no, na ścianie. No, mieć Kirbiego na ścianie. Też mu się nie dziwię. Także to, to mnie uderza. i wie, wie, Dożyliśmy do tych czasów, gdzie po prostu można zrobić helę w, w tym jej hełmie, albo można po prostu zrobić taki maksymalnie neonowy film, gdzie halki i Thor walczą w kosmosie na arenie. I, I to jest piękne po prostu. Polecam zobaczyć w ogóle reakcję Kevina Smitha na ten trailer, bo to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Kevin Smith ma tak, że on się jara generalnie każdym trailerem i nawet, tak. nawet Justice League się jara ostro, ale tutaj to po prostu jest taki jeden wielki squee po prostu przez cały, przez cały film. Przez, cały ten, przez, cały to, przez całe to jego wideo. I, I to myślę najlepiej obrazuje reakcję, jaką pewnie mieli wszyscy fani tego filmu. Ja trochę nie rozumiem narzekań za bardzo, że o, to nie będzie taki Ragnarok jak w komiksach. I tutaj Który pewnie... Który został... No właśnie, okej, okay, wyprzedziłeś mnie. Ale wiesz, nawet no, to, to swoją drogą, ale nie bardzo rozumiem z dwóch powodów reakcję rozczarowania, że o nie jest mrocznie i, i nie ma wiesz, śmierci i, i opłomieni, itd. Tak Pomijając fakt, oczywiście, że mogą być i tak. I jakby nawet jest to trochę etyzowane przez ten trailer, że w którymś momencie może się zrobić dużo poważniej. Ale, dwa, sorry, się dostaje się tak komiksowe motywy i film, który y, pokazuje takie rzeczy, których nie widzieliśmy jeszcze w filmach, i w ogóle podwyższa jeszcze ten poziom odjechania po Guardians of the Galaxy, na przykład, to ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Jak, nie wiem, odpornym na tego typu komiksowe motywy trzeba być, żeby tego nie doceniać. Ale kurde, Ragnarok oryginalny, wiecie na czym on polegał? Przyleciał kolej, który nazywał się Mango, który miał w sobie miliard, miliarda dusz i <gry> które niby uwieździł tam Odyn i stwierdził, że jak wyciągnie wielki miecz Odyna, to skończy się wszechświat. Tyle. To był cały Ragnarok pierwszy. Potem mi był drugi już z Surdurem, gdzie tam faktycznie ci bogowie poginęli i było trochę mroczniej. Ale, ale ta pierwsza historia i ona mnie była tak kolorowiutka jak tylko się dało, także nie. I nie wiem, Thor jest absolutnie kosmiczną postacią, non-stop wchodzi w jakieś tam kontakty z tymi bohaterami z kosmosu. W ostatnim ranie Freja zasiadała, jeszcze póki ta Rada Kosmiczna istniała w Polsce. Jeżeli czytacie komiksy Guardiansów, bodajże, to widzicie tam Radę Kosmiczną, w której zasiada Freja, która jest zwierzchniczką w, w tym momencie w polskiej chronologii Asgardu. Także to absolutnie wszystko ze sobą gra. A widać te sceny, wydaje mi się, w Hel czy w Maspoheimie, gdzie może faktycznie zrobić się nawet poważniej. Ale no, to absolutnie jest taka historia, która, która działa w ten sposób. I Thor jest też taką postacią, która zwykle... On biega po tęczowym moście. Przypomnijcie sobie. Tęczowy most, który go teleportuje. No, to, to już samo w sobie o czymś mówi. Także nie wiem. Ja kocham te wszystkie elementy, które są tak, jak mówisz, tak bezstydnie komiksowe po prostu, że jeszcze liczę na, na styl Taiki Waititi w dialogach, we wszystkim. Ja mówiłem jeszcze zanim ten trailer się pojawił, że jaram się bardziej Torem w tym roku, o dziwo, niż Guardiansami drugimi. Że kocham pierwszych Gardiansów, ale jak z jakiegoś powodu tym Torem, mimo tego jak ostatni Thor był słaby, jaram się bardziej i ten trailer mnie zdecydowanie tylko utwierdził w tym przekonaniu, że jeżeli czekam na jeden film w tym roku, oczywiście nie, że mnie jaram się Guardiansami, ale moje największe oczekiwania właśnie są w przypadku Thora. A, i jeszcze tutaj warto do dodać, że w tym filmie możemy dostać po raz drugi, to jest bardzo ciekawe, mocnego złoczyńcę. Marvel wiadomo, że zawsze buduje swoich bohaterów, a złoczyńcy są, tyl są tylko po to, żeby bohater został zbudowany. Wyjątkiem od tego był już jeden wilan Thora, jakim był Loki, którego mamy nawet w tym filmie i wiadomo, że on został już konkretnie zbudowany. Ale dostaliśmy już potwierdzenie, że Hela będzie miała dużą rolę w Infinity War, prawdopodobnie jako personifikacja śmierci z Thanosem, tak jak teraz Aaron napisał te swoje komiksy, gdzie Hela i e, Thanos już. Ze sobą tam coś, co, coś mają, bo ona mu oferuje śmierć, coś tam kręcą, tak. <laughs> więc wydaje mi się, że w filmach po prostu Hela będzie tym tą śmiercią, boginią śmierci. Więc będzie. Z Thanosem związana i, będzie, i ma mieć dużą rolę, to już są potwierdzone informacje. Co za tym idzie, jeżeli Marvel nie chce jej uwalić w tym filmie, niewykluczone, że ją przez to bardziej rozwinie, tak samo jak zrobiono z Lokim. Więc jest to dosyć zabawna historia, kiedy Thor prawdopodobnie jego solowe filmy dadzą nam dwóch najlepszych i jednego najgorszego villana w historii MCU. Wiesz, właśnie a propos chciałem powiedzieć drugiego filmu. Ja troszeczkę nie widzę tego fora, tego w MCU w jakiejkolwiek mrocznej scenerii, bo to nie jest ten Sam for, który się pojawia na przykład w God Butcher czy wiesz, czy God Bomb. To jest zupełnie inna postać, która jest dużo mniej jak gdyby samoświadoma, dużo mniej inteligentna, dużo mniej doświadczona. To jest gość, który wiesz, wypije kubek kawy i rzuca go o ziemię, bo tak robią w Asgardzie i tak, to jest ten młodszy Tor. i jak go wsadzisz w mroczną scenerię to to wygląda po prostu głupio na jej tle i to w dużej mierze był problem drugiego filmu, więc myślę, że ten kierunek w przypadku tego, co do tej pory widzieliśmy, jeśli chodzi o Thora jest jak najlepszy, jak gdyby nie można było lepiej trafić, szczególnie, że to, je, to jest coś, co zapowiadano, to jest faktycznie jak współczesny ekwiwalent Flasha Gordona tak. Warto w ogóle jeszcze zaznaczyć, że ten film cały Thor Ragnarok był, czy jest dalej określany jako film drogi w zasadzie o podróży Thora i Halka przez kosmos. I praktycznie nic z tego nie dostaliśmy w tym trailerze. W tra tra trailer się skupia tak naprawdę na tym, w jaki sposób Thor trafił na tę planetę i jak się spotkał z samym Halkiem, natomiast jakby sama treść filmu nie jest tutaj zawarta zupełnie, więc czytałem też narzekania, że o, za dużo pokazali, cała <śmiech> fabuła <śmiech> filmu jest pokazana. <laughs> Co? Proszę, gdzie? Co? Nie <laughs> ja rozumiem. myślę, że to już standard nowo się włącza nagadka, gadka, że o nie, za dużo pokazali i... i nie wiem, tyle, logo logo jakby samo. pokazali, to pewnie ktoś by się czepiał, że za dużo <laughs> pokazali. Ja rozumiem te zarzuty w przypadku do Spidermana, bo tam faktycznie były całe sceny dosłownie jakby kadr po kadrze pokazane i w Spidermanie rozumiem te zarzuty, ale kurde, w torze tutaj prawdopodobnie nie dostaliśmy... Prawdopodobnie starcie Halka i Thora to jest jedna trzecia filmu. To jest mniej więcej gdzieś, gdzieś na pewno przed połową, daleko przed połową. Wydaje mi się, że będziemy właśnie mieli przeplatane retrospekcje z tym Hell i tym jak na przykład Walkiria upadła, bo widzimy te Pegazy, które zrzucają Walkirię jakby w środku, w tej krainie Hel. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to będzie, a potem Thor i Hulk wyruszą i gdzieś w jakiś sposób Thor skończy w łańcuchach na Maspelheimie przed, przed Surturem, jakkolwiek to się stanie. Także nie, absolutnie to nie pokazało dużo. <grym> Okej, okay, dobra, to tyle, tyle zachwytu, jeśli chodzi o, o zwiastun. Jeszcze tylko ostatnia rzecz a zachwytu do zwiastuna, no nie grałby on tak dobrze, gdyby nie użyto oczywiście The Immigrant Song, Led Zeppelin, która pasowała tutaj też przepięknie. To jest też świetne dopasowanie muzyki do, do trailera, no. ona sama w sobie też robiła swoje, no, jakby nie patrzeć. No tak, dobrze, dopasowało, No ale to już ostatnio to jest standard, Ostatne że się wrzuca jakiś tak. klasyczny, rokowy kawałek do trailera, to Prawda, Kiedy, kiedyś jest na to moda. To chyba filmowani chyba się z tego śmiali na e, Twitterze, że kiedyś w każdym trailerze musiało być takie smutne pianinko, które albo, przygrywało albo tam Albo tle, z rekwiem dla snu. A teraz mamy jakiś klasyczny, rokowy kawałek. Ciekawe, co, co następne. E, no dobra, to w takim razie przejdźmy sobie do innych filmowych newsów. E, Inna istotna informacja, która myślę, że ucieszyła całą, całe rzeszę fanów, to fakt, że wybrano wreszcie od twórcę Kablea. I wybrano aktora z pierwszej ligi, z czego się co prawda były oczywiście plotki, czy, czy już w zasadzie informacje takie prawdopodobne, że Michael Shannon miał zagrać Kable'a, ale ostatecznie stanęło na innym aktorze, który też myślę, że ma naprawdę niezłe nazwisko, mianowicie Cable'a zagra Josh Brolin. I jak dla mnie to jest idealny casting, nawet bardziej niż Michael Shannon z całym szacunkiem, bo czyż Brolin ma tę samą świadomość, on, w sensie on jest w stanie zagrać i rolę komediową, i, e, i rolę e, e, dramatyczną, i będzie w stanie też to połączyć, grając z prostą twarzą w komediowym filmie jak najbardziej. E, lubiłem go choćby jak grał Rodrigueza, głupkowe role w Planet Terror na przykład. Z prostą twarzą właśnie Ale on już grał dokładnie taką postać W co prawda nie najlepszej części Facetów w Cherni, czyli w trójce Kiedy grał jakby młodą eee. wersję Tomili Jonesa, to no był tak. dosłownie Straight guy'em, który przy okazji Przez to był zabawny w jakiś grał sposób Grał Tomili Stanfield. Jonesa tak naprawdę No, no właśnie no tak. to, to pasuje I do Cable'a Jeszcze jedna rzecz, wiem, że to nie jest najważniejsze Ale to jest na pewno atut no, Wygląda jak Cable no, to gość Właśnie. ma szczenę po prostu, ma, ma prezencję taką i, i jak goś się zapakuje w jakąś wielką zbroję, no to będzie się prezentował idealnie. No, gość gra Thanosa, umówmy się, więc... Ja chciałem powiedzieć, że jak możesz, Łukasz, to podlinkuj obrazek, on jest z tej miniserii, gdzie okay, Cable okay. biegał z dzidziusiem Hope po przyszłości i tam jest dosłownie okładka jedna, w której masz wrażenie, że artysta się inspirował Joshem Brolinem, bo jak patrzysz na tę twarz bla to masz wrażenie, że to jest trochę odrysowany Josh Brolin. Tak trochę starszy, prawda? Ucharakteryzowany. No, no tak, tak, tak. E, ja nawet go nie brałem pod uwagę. Myślałem, że wiesz, myślałem, że jakoś kontrakty go powstrzymują ze względu na jego rolę Fanosa. więc nawet, nie, nie, nawet rozmyślając, kto mógłby grać Cable'a, nie myślałem o nim, ale to faktycznie perfekcyjna rola. I już zarówno świetny, perfekcyjny dobór, zarówno świetny aktor, jaki wygląda idealnie jak postać, którą ma grać, więc co, cóż może pójść źle? Ja sobie wyobrażam jak po prostu Josh Brolin mówi The Wade w, ty, w, ty, w, ty, w tym tonem po prostu jego i to, to już samo w sobie działa. Właśnie byłem bardzo podekscytowany tym, że Michael Shannon może zagrać e, Cable'a, ale Josha Brolina oczywiście nie brałem w ogóle pod uwagę, kto z nas brał. Natomiast kiedy to ogłoszono, to miałem takie po prostu wow! To, to jest takie idealne dopasowanie znikąd. Bo Josh Brolin jest o tyle lepszy od Michaela Shannona tutaj, że Michael Shannon, jest, prawdopodobnie, byłby świetnym tym właśnie twardzielem, który jest poważny bardzo i kontrastowałby w ten sposób z Ryanem Reynoldsem. Ale Josh Broni wydaje mi się, ma ten dodatkowo, może wnieść ten element takiej komedii, trochę tej bardziej samoświadomości, trochę subtelniej mógłby, może zagrać, co jest, wydaje mi się, trochę potrzebne w tym miejscu i dlatego uważam, że jest jeszcze lepszym wyborem. Jest najlepszym wyborem właściwie, jaki mogłem sobie wyobrazić teraz. I wiem, że były różne teksty o, o Stevenie Langu i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że wiele osób kojarzy go z Avatara, gdzie wyglądał jak Cable, absolutnie i zachowywał się trochę jak Cable. Ale pamiętajcie, kiedy wyszedł Avatar, a Josh Brolin podpisał kontrakt już w tej chwili na cztery filmy od razu, więc nie można brać aktora w tym wieku na kolejne cztery filmy. Tak i jeszcze dzisiaj powiedzmy Steven Lang mógłby zabrać, zagrać Cable'a, ale co? X-Force za parę lat, nie wiem, Deadpool 3, może Spin of Cable'a, ciężko powiedzieć, czy nie chcą zrobić trylogii X-Force. No, cztery filmy ma podpisane Josh Brolin, więc trzeba jednak brać aktora, który jest owszem, już trochę starszy, ale bez przesady, bo, bo to musi być ktoś, kto jeszcze przez lata będzie grał tą rolę. Jeszcze chciałem powiedzieć coś dziwnego na koniec. Josh Brolin ma perfekcyjną szczenę do tej roli. No Jak tak gdyby to, to To jest coś, co, o co ja się obawiałem przy wielu kandydatach, że nie będą mieć wystarczająco gigantycznych gigantycznej szczeny jak szuflada, bo jak popatrzysz na cable'a, to on ma. No kto by go nie rysował. I, tak? Wiesz, kto go nie rysował, to ma gigantyczną, taką absurdalnie gigantyczną szczenę. I niewielu jest aktorów, którzy, wiesz, tak mają coś takiego. Ale jak popatrzysz na Josha Brolina, to jest ta sama szczena. <laughs> <laughs> Więc wiesz, nie, jestem naprawdę zachwycony tym wyborem. Ciężko pomyśleć mi o innym aktorze, który miałby taką szczenę. No ale to ja się z tym zgadzam, właśnie wspomniałem też krótko o tej szczęce, bo znaczy, nawet nie tylko o szczękę chodzi. On w ogóle wygląda no, idealnie na, na typa który ma grać z kamienną twarzą, bo Michael Shannon, on był, był w stanie to zagrać, ale on się, wydaje, wydaje mi się, że on się lepiej nadaje do ról yy dziwaków i takich bardzo ekscentrycznych typów. Eee, nie wiem, może to przez jego rolę w no, Które na Animals czy Men przede wszystkim, ale wydaje mi się, że Brolin, ma, Brolin lepiej wypada jednak w rolach typów z kamienną twarzą i kogoś, kto nie Aha. będzie specjalnie zmieniał tego. Ma po prostu no, taka większa powaga od niego bije, powiedzmy, taka właśnie nie wiem, duma i tego, co, no coś w tym stylu, powiedzmy, niż w przypadku Shannona, który no, wygląda specyficznie bardzo. nie Brolin wygląda bardziej taki straight Type e, i, i, i służbista powiedzmy. Także, no dla mnie to też jest idealny casting Jeśli podpisał, jeśli podpisał kontrakt na cztery filmy to nie wiem w ilu latach się zmieści. Powiedzmy w dwunastu, to może jeszcze potem zagrać Batmana, więc spoko. No właśnie o to chodzi, że on miał, było dużo rozmów o tym, że on może zagrać Batmana i jeżeli chcieli celować w tego trochę starszego Batmana, to też uważam, że Brolin wypadłby rewelacyjnie. No to będzie wtedy koło sześćdziesiątki, podejrzewam, że oświeje <grym> lekko, będzie idealny do starszego Batmana. Ale Batman, Batman. I, Batman i Cable wbrew pozorom z czasem Cable zaczął być pisany bardziej trochę jak Batman właśnie i to obaj są straight meni, którzy zawsze mają plan, zawsze są przygotowani na wszystko i Brolin pasowałby dlatego do obu tych ról. E, ale wiesz co, to jest jeszcze jedna rzecz, bo nie zapominajmy o tym, że Cable jest jednak wytworem lat 90., więc on ma być wielką kupą mięśni, która w, wiesz, wchodzi na scenę i wszyscy szacun. Ale... E, I Brolin ma twarz, która byłaby w stanie, nie jestem pewien, nie wiem jaką ma fizjonomię dokładnie poza twarzą ale w tej sprawdzę. chwili. Josh Brolin, <laughs> nude. Nie, on jest, on jest jednak ale trochę szczuplejszy, masos. nie jest taki rozbudowany, ale to trzeba pamiętać o tym, że owszem, Cable jest wytworem tych lat. Michael Shannon ma dużo, e, dużo chudszą twarz, mimo wszystko. I dużo ciężej by było to oddać. Taką, wiesz, gigantyczną prezencję, jaką Cable przedstawia w komisji miksach za każdym razem kiedy się pojawia i myślę że nawet jeśli Brolin nie posiada wiesz wystarczającej y, muskulatury czy czegoś no to można by było łatwo to oszukać filmowymi metodami natomiast dużo gorzej jest wiesz z twarzą nie, nie trzeba aż tak bardzo wydaje mi się nawet oszukiwać, dlatego że owszem... No dostanie to, mówisz, zbroję gigantyczną to oczywiście. To swoją drogą i wielkie shoulder pady, a, ale pomijając to Cable tak jest wytworem lat 90., ale pamiętajmy, że ono od lat 90. bardzo się rozwinął i jednak tutaj, jeżeli mamy na czymś bazować, to przede wszystkim na serii Cable and Deadpool, no bo no tak. wiadomo. I jednak tam już Cable był dużo subtelniej rysowany, że tak powiem. Już y, jasne, zdarzyło się paru rysowników później, którzy go znowu zmienili w potwora z wielkimi mięśniami, ale jednak już coraz częściej Cable'a troszeczkę odchudzono i wyszczuplono. Oczywiście nie do to jest dalej muskularny facet, no ale wiadomo, to lata 90. się skończyły. I jak popatrzysz na to, jak wyglądał Cable chociażby w Cable and Deadpool, no to tutaj już spokojnie Brolina bez, wiesz, walenia w niego końskich steryt, można spokojnie umieścić, <śled> tak więc. Ja myślę, że spokojnie da radę. Ja, ja pamiętam jak on grał w tym remake'u w Oldboyu, w tym remake'u Spike Lee. I to było parę lat temu, co prawda, ale tam się prezentował, myślę, całkiem spoko, Jak przypakuje to i nałożą na niego zbroję, to mógłby spokojnie grać nawet tego Cable'a za 90. No, może nie do przesady, ale, ale... No, nie sądzę, żeby to był żaden problem. Zresztą wydaje mi się, że akurat przy castingu mieli to na uwadze na pewno. Ale też jeśli go wybrali, to myślę, że przetestowali jego chemię z Reynoldsem i, i, to, i to będzie chyba najważniejsze, nie? No, bo... Oczywiście. I z wypadł mi nazwisko z głowy dominonową, tak? Bo ta no tak, trójka tak. ma działać razem. No dobra, dobra. To, to tym się jaramy. To ty, e, co tu jeszcze jest? Aha, to jeszcze to, to o tym Lemgrenie jeszcze powiemy. No dobra i jeszcze mamy jeden news castingowy. Powiedzmy, że mniej efektowny, ale fani kina e, akcji z lat 80 -tych, 90 -tych, na pewno będą zachwyceni. Dolph Langdren będzie grał w Aquamanie i zagra Nerusa Władcę Ksebel, cokolwiek to znaczy, bo nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Ale hej, fajnie będzie zobaczyć tę jego kwadratową szczenę w tym filmie, nie? Plot ma być mniej więcej taki: fabuła, że Mira, która oczywiście pochodzi z Zebel, wzięła ślub z Arthurem, z Aquamenem i. A miała pierwotnie poślubić tego gościa, którego będzie grał Iwan Drago. Czy, oczywiście. <grystanie> I, pa I pani szer, oczywiście. Bo... Tak, i pani Scher, więc, <grystanie> e, więc on przybywa odzyskać mirę. A jednocześnie Ocean Master, czyli brat Aquamana, knuje, żeby obalić go, wiadomo, pozbawić go tronu i samemu przejąć. Więc panowie połączą siły w ten sposób, że jeden zagarnie Atlantis, a drugi zagarnie Mirę. I jest to o tyle ciekawe, że są oni dwa, i jeszcze w tym filmie pojawi się Black Manta. To w tym momencie ja trochę. Nie bardzo, jeszcze ten spisek tych dwóch panów rozumiem, ale jak to wszystko ma być pisane jeszcze Black Manta, to już pojęcia nie mam. No, jakaś prywatna vendetta, powiedzmy. Boże, żeby nie uzwyczajnili stroju Black Manty. Jak gdyby Black Manta musi mieć ten kuriozalny hełm na głowie, jak gdyby nie potrafił no te, sobie tej. wyobrazić go bez niego. Ale no, to jest taka postać, która musi się pojawić w pierwszym filmie o bo to jest jej ikoniczny przeciwnik, najlepiej znany. Więc ciężko sobie wyobrazić, żeby robić adaptację Aquamana bez Black Blackmanty no, Były Batmany bez Jokera, a pierwszy Batman Nolana nie miał Jokera, więc No ale był zapowiedź na tym, wiesz, razu, ostatnia ta. scena w filmie to od razu było Spokojnie, sp 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 <laughs> pojawi się Joker, nie przejmujcie no, wiesz, się To mogliby tak Black Mantę umieścić, a nie już go obsadzać na tym Manta to jednak nie Joker, nie? Żeby wszyscy się jarali o zapowiedzią Blackmanty i tak wszyscy <laughs> Niemożliwe, nie? Wiesz, wiesz, na końcu filmu wynurza się ten hełm Black Manta jest zbieranym. Wynurza się tylko ten hełm na końcu, dum, 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 dum. Wiesz. Ale o to chodzi? Nie Albo musieli nagra... jeszcze odsadzać jak Wystarczy, że gdzieś pojawiłby się o, coś. W ch tym chciałem hełmie. zobaczyć, jak ten hełm się wynurza. Przy, przy takich tak To, słuchaj, to było ale, piękne. Tak. Gu Góra, góra hełmu pływa tak sobie dookoła jak wiesz, jak płetwa rakina <grym, grym>, przy chóra. Dan, 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 dan. Ja, 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 ja uwielbiam Dolph Lundgrena i dalej się jara Aquamanem, więc mi, u, u mnie to nic nie Nie, zmienia. nie, spoko. I akurat wierzę, że w tym jednym filmie jest możliwe, że faktycznie dadzą ten hełm Blackmancie, bo póki co wygląd Atlantis, wygląd Miry i to jak Jason, Jason Moma biega z tym swoim trójzębem na razie Wydaje mi się, że jest na, na tyle bliskie temu, że już mogą wykonać spokojny krok dalej i zrobić Black Manta w tym swoim hełmie. To jest jedno ciekawe, że jak gdyby jeśli chodzi o wizualną stronę filmu, to aspirują do bardziej lat 90. do tego, wiesz, no, hardcore no, Aquamana. No. Eee, może straci wiesz, rękę, który. No, może, wiesz, wsadzi sobie po prostu w jeziorko z piraniami tylko po to, żeby pokazać jakie ma jaja. Ale, ale jeśli chodzi o historię, to przynajmniej z tym Nerusem, to jak gdyby to jest New 52. Więc, więc ciekawi mnie to bardzo, jak, jak właściwie to będzie rozwiązane jak to będzie wyglądać. Czy, czy fabuła będzie bardziej jak gdyby tym współczesnym Aquamanem czy takim bardziej z lat 90. Czy, czy jak to będzie wyglądać? Tak, no, bawi się trochę tą rolą jak zauważyliśmy przypomina Thora i to tego Thora filmowego, czyli tego trochę Mniej tak. rozgarniętego, Mniej trochę bystrego, weselszego, tak. a nie tego zaciętego. W pierdole wam wszystkim, wiesz. On ten akurat <noise> no. wydaje się, jakby robił, no jedzie na Watmobile i robi takie, yeah". <noise> Więc wydaje mi się, że raczej nie skręcę aż tak mocno w te lata 90. No raczej nie, ale wizualnie ewidentnie aspirują no, do bo tego. No i... tak wygląda. No, to... No trochę tak, ale no wiesz, wybrali go z jakiegoś powodu, prawda? Bo wygląda jak Aquaman z no, z drugiej strony widać, że goś ma charyzmę. No no. że chcą mieć swojego Thora i pomyśleli kto by tu się nadawał i, i stwierdzili, że o, Momoa będzie dobry, bo The rok jest za drogi, więc... No, ale póki co wygląda też, że Momoa ma charyzmę, więc hej, czemu nie? Jeżeli aktor jest charyzmatyczny, to, to się go kupi po prostu, bez względu na to jak wygląda i... Jeżeli będzie nas przyciągał no, w, tym, w tej. No właśnie, nie liczy się wygląd, Adam. Należy, należy też z, zaznaczyć, że wiesz, jego występ w Justice League, co jest jedynym, co do tej, jego występem, jaki do tej pory widzieliśmy, może się różnić od jego występu w jego solowym filmie, więc wiesz ten na przykład strój, który miał w Justice League, może się nie pojawić w jego, w jego filmie. A ja liczę na to, że w tym solowym filmie to już pojadą po bandzie w ogóle i, <laughs> i będzie bardziej komisarz. Ja mam nadzieję, że będzie mieć pomarańczową no, zbroję pomara do czemu źle jest... <laughs> W pełni, I zielone gacie, i ten kuriozalny pasek, i wszystko, i te rękawice. Chcę to. Mira jest zielo zieloniutka, może nie jest jaskrawo zielona, ale jest cała zielona przynajmniej. więc. Nie, Mera wygląda perfekcyjnie. Jak gdyby, wiesz, idealnie, jak wyciągnięta z komiksu. Tutaj nie żadnych zastrzeżeń. To, jak jesteśmy przy DC Extended Universe, to pomówmy o tych ploteczkach, które się pojawiły na Redditie mm. na DC EU bardzo, wiary, bardzo wiarygodne źródło. <laughs> tak, ja pamiętam, jak przed Batman v Superman czytałem tam właśnie też Scenariusz, yy, właśnie, tak. Wycieki scenariusza mm. i w ogóle wycieki reakcji pierwszych, że to jest taki genialny film i że najfajniejszy jest Cameo Green Lanterna na, na koniec. <laughs> Także tak, nabrałem dystansu. Tego źródła większego niż wcześniej. No ale to tak pro forma pomówimy. Pomówimy o tym może w kontekście, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, i tak dalej. No mianowicie to tak tylko streszczę krótko, jeśli ktoś nie słyszał, że ponoć w 2019 roku Warner Bros., bo wtedy mamy 80. urodziny Batmana, Warner Bros. planuje wypuścić cztery filmy z ba około Batmanowe, powiedzmy, dziejące się w Gotham, i miałyby to być Gotham City Sirens. Nightwing, Batgirl i na sam koniec Batman. Jeśli chodzi o Batmana, no to pojawiłby się tam faktycznie Deathstroke, o czym mówiono wcześniej, ale już nie jako główny wylan yy, i przeciwnik dla Batmana, ale jako jeden z nich. I ogólnie tych przeciwników ma być więcej, bo sobie Matrix wymyślił, że to ma być dużo większy. Według tej plotki oczywiście, że to ma być dużo większy i bardziej, powiedzmy, zakorzeniony w lore Batmana film z masą innych przeciwników i w ogóle ma podsumować to wszystko, co się działo do tej pory. Także wielkie plany. Znaczy, co się działo do tej no, pory? No te wszystkie trzy filmy, które miały być w tym roku, nie? Miałby podsumować Aha, to wszystko, okay. nie? No, z jakiej, jak, w jaki sposób miałaby być to powiązane? Tak, tak, tak. I Batman by podsumowywał no. y, Gotham City Sirens, Nightwinga i Batman. No miał być tam jakieś właśnie. Czyli jedyny film, który ludzi obchodzi, czyli Batman, będzie po, o podsumowywać wszystkie dotychczasowe filmy, których nikt nie zobaczył. No tak, bo to ma sens, bo jakbyś dał Batmana pierwszego, to potem po co oglądać Gotham City Sirens, nie? No to no właśnie. No jak to po co? No właśnie to by miało Dużo więcej sensu. Zaczynasz od Batmana. Zaczynasz od Batmana, wprowadzasz tam Badger, wprowadzasz, Bad wprowadzasz, wprowadzasz tam Nightwinga, wprowadzasz tam cycki Harley Quinn. I i po prostu później rozwijasz je. Znaczy postacie, nieco nie takie nie były wprowadzone. Pytanie jest. Filmach, filmach. jest taki, że te wszystkie filmy mają się w jakiś sposób kręcić wokół Batmana i Batman ma być już zaangażowany. I masz, będziesz miał trochę Batmana w Gotham City Sirens, więc nie będziesz wiesz, narzekał na to, że jest Catwoman, a nie ma Batmana, bo będzie Batman. Będziesz miał oczywiście Batmana w Nightwingu, będziesz miał Batmana w Batgirl i będziesz miał ostatecznie Batmana. Pytanie, czy Ben Affleck będzie chciał w tym grać? Nie wydało się specjalnie chętne ostatnio. Właśnie, jeżeli Ben Affleck jest kontraktowo zobowiązany tylko do tej, już wiemy, że chciał. Wyskoczyć z Batmana, to jak oni chcą to rozciągnąć na pozostałe filmy? Jeżeli teraz na tym się zastanowię, to faktycznie, jeżeli film Nightwing miałby, byłby tak naprawdę Nightwing and Batman, i cały film o jego głównym bohaterem byłby Dick Grayson, ale cały film skupiłby się na relacji Dicka Graysona i Bruce Waynea, to faktycznie mógłby pojawić się przed Batmanem. To miałoby sens. Nie, nie, nie musiało to być w drugą ale stronę wiesz co... robione. Miałoby więcej sensu to nazwać y, Batman and Nightwing albo Batman and Robin. Może więcej pieniędzy by zarobili na tytule. Może nie, nie? Batman and Robin, bo to trochę słabo no, marka, no, może ale nie, nie. Batman and Nightwing. Ale Batman Nightwing... O, rob, o robią remake. Arno co Kamil. Nie, ale, ale, ale właśnie wiesz, jeżeli film, tak samo jeżeli film Batgirl byłby zrobiony na tym bardziej na tym, jak ona zostaje Badger, albo, albo nie, bo to już jest za późno. ale jak ona jest Badger, może z jakimiś retrospekcjami jak została Batgirl i tutaj wrzucić do tego Batmana, dałoby się to według mnie jakoś powiązać. Natomiast jeśli chodzi o całą tą plotkę, ona prawdopodobnie została tylko i wyłącznie złożona z tego, że mamy 80 urodziny Batmana, i są trzy filmy DC związane z Batmanem, które są oficjalnie potwierdzone. I to jest tylko tyle. I to ktoś sobie po prostu to dodał i stworzył z tego tą plotkę A nie, to ta plotka to jest kompletnie natomiast... No warta To nie jest Sonic, <laughs> że wiesz, dochodzimy do okrągłej rocznicy Więc szybko zróbmy w chuj tytułów z tą postacią natomiast... nikt inaczej się nie interesuje nią nigdy <laughs> tak, Natomiast dużo bardziej wierzę w to, że w 2019 roku faktycznie wyjdzie Batman Cały film ten, który ma wyjść być może wcisnął w to jeszcze z jeden, umówmy się, jeden film, czyli powiedzmy... No tam City of wyjdzie wiem. też, no... E, się... Ale jest jeszcze druga i to już jest trochę lepsza informacja, o tym, że ma być również na ten sam rok, ale animowana wersja długiego Halloween. I to już jest dla mnie dużo bardziej wiarygodne, że byłyby dwa aktorskie filmy i jeden animowany, bo to jest dużo bardziej sensowne. Wiadomo, że Warner będzie chciało uczcić 80. urodziny Batmana, to jest praktycznie pewne, no jasne. także na pewno coś w związku z tym zrobił. Więc wydaje mi się, że dwa filmy z Batmanem i animowane długie Halloween jest już dużo wiarygodniejsze. No, a jak mówimy o filmach animowanych, związanych powiedzmy jakoś z uniwersum DC, no to mamy też informacje o tym, że Watchmen zostanie przerobiony na film animowany, z kategorią R oczywiście. I jak się na to zapatrujecie? Po co? No, o, to jest Wiesz dokładnie co? to, co chciałem ja... powiedzieć, po co? Ja oglądałem e, Watchmen Motion Comics. Czy oglądaliście to? Po? Nie, nie, nie. Po nie. co? Nie. To jest. To jest dokładnie komiks Watchman. Jak gdyby wszystko dokładnie to samo, łącznie z kadrami, tylko one są w flaszu czy w czymś, czy nie wiem czy, jaką techniką robione, ale lekko animowane, także ręka doktora Manhattana rusza się trochę. Jak gdyby jak jest. Jak jest kadr, że macha ręką, to. No faktycznie macha. I coś takiego, ale to jest komiks. Eee, jak gdyby po prostu przerobiony na animację i eee, Podobało mi się w tej formie. Jak gdybym, myślę, że w Watchmen jest bardzo wiele wizualnych aspektów, które można pokazać w ruchu, które byłyby interesujące. Tutaj się troszeczkę nie zgadzam z twórcą, z Alanem Murem, że wiesz, że Watchmen może być tylko i wyłącznie czytane. Myślę, że wiele scen z tego filmu. Y może być. Może bardzo zyskać, zyskując ruch, jak gdyby, więc jeżeli to będzie wierna adaptacja, to jestem w pełni za. Jeżeli nie, no to zależy od filmu, prawda? No, twórcy zapowiadają, że to ma być wierniejsze niż film e, Zaga Snydera, i ma. Sama animacja ma też nawiązywać do Gibbonsa i jego stylu, także że możliwe faktycznie, że tutaj się wpasowali w twoje oczekiwania. No ja nie wiem, ja, mi jest trudno wykrzesać jakiś entuzjazm, bo, bo nie mam w, w sumie nie po co. Ja też, ja też nie mam wielkiego entuzjazmu, to nie jest tak, o to jest najlepszy film, na który czekam kiedykolwiek, Jak gdyby moje życie stało się kompletne, bo robią animowanego Watchmana czy coś, po prostu wiesz, jestem otwarty, jeżeli zrobię, jeżeli to wyjdzie dobrze, to chętnie to zobaczę. Ja jestem wielkim fanem zarówno komiksu Alana Mura i w przeniesie do was lubię nawet też film Zacka Snydera i nie potrzebuję na tym etapie więcej Watchmen jeszcze, więc... Zostaniesz w ja... komiksach. No, no okej, okay, DC jest połączonych z Batmanem i tak dalej, ale chodzi mi o tą konkretną historię. Jakby na razie mam, mam komiksy, tak? Dostałem film z Snydera, który był pod koniec lekko zmieniony, a poza tym na razie tej historii nie potrzebuję, żeby była mi jeszcze raz opowiadana na tym etapie. Ja się zastanawiam tylko jak oni się czasowo wyrobią z tym, bo w sumie no, był w ten film Snydera i w tej wersji reżyserskiej jest no, dość wierny, no wiadomo, że niektórych mot niektóre motywy były pokazane tam Pomijając Inaczej, zakończenie i designy kostiumów no, to jest praktycznie identyczne. I co zajmowało na, 3 na, godziny. Tą, nie, 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 jest ponad 4 godziny z tym wrzuconą oh. nawet tą animacją, która odwzorowywała komiks w komiksie. Nie no to. to Właśnie to jest chyba wersja... porzucą w animowanej wersji, prawda? Nie mam pojęcia, ale nie no to ma 3,5 godziny jakoś tak. Nie, Jesteś pewien, że 4? To o 4 miało, wydaje mi się, ta, ten w którym była. 3 i -ten coś, powiem, była coś, ta animacja. Właśnie. No, 3, no właśnie oglądałem to. To jest ta wersja Super Ultimate Director's wiesz, kart <słuch> tak, i tak dalej, no to... okay, którą trzeba oglądać, nie wiem, na trzy podejścia, bo inaczej po prostu umierasz, bo ci tyłek boli od siedzenia. <słuch> I... Jak gdyby szybciej przeczytać komiks, dosłownie, po prostu wziąć komiks i go przeczytać, niż obejrzeć ten film. I jakim cudem oni chcą zrobić animację, która będzie, miała, która będzie super wierna, wierniejsza niż ten film i się wiesz, zmieścić w jakimś sensownym czasie. No coś to Będą znaczy... musieli powycinać coś jednak. Ja myślę, że mówiąc, że jest wierniejsza niż film, to oni po prostu walną z powrotem tą wielką ośmiornicę pod koniec. to jest wszystko, co to... mogą zmienić. To jest wszystko, no co. Nie, no, mogą zmienić się oczywiście designy, bo wiesz, to jest jedna rzecz, do której wiele ludzi miało pretensje do zakaz Snydera wtedy, i ja też trochę mam z tym problem. To jest to, że wiesz, postacie w e, Watchmen były skonstruowane tak, że co by było, gdyby ci bohaterowie z Silver Age, którzy są kompletnie kuriozalni i śmieszni, istnieli naprawdę i wiesz, i nadal mieli te swoje kuriozalne i śmieszne stroje Silver Age w prawdziwym świecie i to co miało być w komiksie żałosne i śmieszne i takie wiesz troszeczkę budzić współczucie to w filmie było super badass i wielkie sceny z kung fu i tak dalej więc pod tym względem mogą też od, nabić punkty, jeśli chodzi o wierność. Tym bardziej, że miałeś w filmie te kuriozalne i głupie, i śmieszne stroje, bo minutmen takie nosili, nie? I pokazali, i za i no tak. wyglądało... pokazał minutmenów dokładnie tak, jak byli w komiksie. Tak, i to wyglądało fajnie, wyglądało, cał... znaczy fajnie, no wyglądało w ten kiczowaty sposób fajnie, w sensie to grało w tym filmie, więc, no ale to jest Zack Snyder, musiał być cool i, i edgy i tak dalej. Ale Watchman chyba moglibyśmy gadać i gadać i może kiedyś się zgłosimy na to. A, a proponuję w przejść jednak do e, kolejnych rzeczy no i na sam koniec zostawmy sobie jeszcze zostawiliśmy sobie jeszcze coś co się, co wybuchło praktycznie zaraz po nagraniu poprzedniego podcastu no czyli cała afera z Ardianem Siafem e, rysownikiem X-Men Gold i jak omawialiśmy X-Men Gold, to oczywiście nie zauważyliśmy tutaj tych przekazów, które Ardians Jaw tam umieścił, mianowicie umieścił tam nawiązania. No to jest w ogóle długa sprawa i nie, też nie będziemy dokładnie tego omawiać, tak w skrócie powiedzmy, powiem tylko, że umieścił tam nawiązania do wersetu z Koranu, który został bardzo szybko, no który, który bardzo prosto zinterpretować jako wezwanie do... Niechęci powiedzmy wobec chrześcijan i, i żydów, plus nawiązania do protestów przeciwko gubernatorowi czy burmistrzowi Dżakarty. No, tak, typ, bardzo takie polityczno-religijne treści, które w komiksie o X-Men nie bardzo mają, powinny mieć miejsce. Powiedzmy to bardzo delikatnie. Ale o tym myślę, że już wiecie. Jeśli nie, no to zapraszam też do mojego filmu. Natomiast już po nagraniu mojego filmu sprawa się toczyła dalej i tak. Po pierwsze, Adrian jego kontrakt z Marvelem został anulowany. I zdaje się, że no to, co już narysował, no to będzie puszczone do druku. Drugi chyba i trzeci zeszyt pójdą normalnie z jego, z jego rysunkami. Pewnie mi trzy razy, na wszelki wypadek to co, ten pierwszy zeszyt zostanie oczywiście zedytowany, te wszystkie nawiązania zostaną wywalone i już wersja cyfrowa zdaje się została poprawiona, znaczy poprawiona wygładzona kolejne tam oczywiście wydania czy, czy reprinty, czy, czy trade'owe wydanie będzie już tego pozbawione no i póki co nie mamy, nie wiemy kto zastąpi Ardiana Siafa. kolejne zeszyty po tym czwarty, piąty i tak dalej będą ilustrować B.A. Silva i Ken Lashi. No, a z kolei Ardian Siaf stwierdził, że jego kariera się w związku z tym skończyła i że ogólnie to on nie chciał nic złego zrobić, ale no trudno. To, to znaczy, to jest mało powiedziane. No trudno, dlatego, że on w swoim, jak gdyby, Indonezy on dał wywiad do indonezyjskiej gazety Java Post i ja tutaj po. i, i tam powiedział coś bardzo interesującego, bo powiedział coś takiego. No ale Marvel je, należy do Disneya, i kiedy Żydzi czują się urażeni, no to wtedy nie ma litości. Oj, oh po prostu. <laughs> więc no, wiesz, więc, więc, więc gość podkopuje pod siebie dołki non-stop. No, Trzeba ja miałem... powiedzieć, że jest naprawdę hmm. <laughs> zaangażowany, konsekwentny w tym. Bo no nie jest. Wyobrażałbyś, so wyobrażałbyś sobie, że gość, który podpadł w ten sposób po prostu postarał się jak najbardziej załagodzić sytuację, przeprosić i tak dalej. I te jego pisane łamaną angielszczyzną komunikaty jeszcze były jakoś tam w miarę powiedzmy no kładąc powiedzmy ten nawias tutaj tego, że on nie do końca mu ten angielski idzie można było to zinterpretować, że no okej okay, faktycznie zaczął tam przepraszać, no ale ale powiedzmy, że szczególnie po tym cytacie, który przytoczyłeś, no to jest dosyć właśnie kontrowersyjne i, i wydaje mi się, że, że w związku z tym raczej sobie przekreślił szansę na dalszą karierę faktą. jak się dowiedział, że wylatuje, no nie, no nie sądzę, żeby to powiedział co mógł. Natomiast to nie, nie jest konsekwentny. Wiesz, to jest piękne, jak umieszasz tego typu cytaty, pracując od lat z yy, Żydami, z chrześcijanami. Normalnie dla nich pracując, rysując razem. Przecież to nie jest nowy rysownik, rysował wcześniej Badger, gdzie nie aż tak mocne rzeczy rzucał tam, on tylko po prostu chwalił swojego kandydata politycznego. To jest tak, to jest, to, to jest okej, okay. niech będzie jako taki właśnie pozdro tak. Ale tu, tutaj w tym momencie to już to jest. Poleciał dalej kiedy na, na, tak, na koszulce kolosusa, który ma najlepszego przyjaciela, gorliwego katolika i, i ukochaną Żydówkę, miał taki tekst, piękne było po prostu. No to Natomiast, no, gość jednocześnie współpracuje i mówi potem na swoich Twitterach, pisze też, że nie, nie, nic przeciwko ani Żydom, ani chrześcijanom, mam wielu przyjaciół od lat i tak dalej, a ten tekst jest o, nie wiem, miłości. No, Okej, okay, nie będę się bawił teraz w interpretację tekstów z Koranu, ale... To trzeba pięć razy pomyśleć, zanim wrzucisz tekst, który w ogóle może zostać, jeżeli nawet w jego głowie ten tekst mówi o miłości i, i wzajemnej tolerancji, to powinien się 50 tysięcy razy zastanowić, czy przypadkiem nie może być zinterpretowany inaczej, zanim umieści go w cholernym komiksie o x men Ja tutaj chciałem coś wnieść, bo mam tutaj mały, małą, małą dłuższą wypowiedź. Mianowicie, bo ja z, z chciałem zrobić większy research na ten temat i zrobić na, nawet, na, nawet na ten temat filmik, ale zrezygnowałem, bo jest po prostu zbyt dziwny. I ta cała sytuacja geopolityczna w Indonezji jest potwornie dziwaczna, i jak gdyby jak zaczynasz wchodzić w to, to jest bagno bez dna. Natomiast y, cała sytuacja odnosi się do tego i tak to tłumaczył Siaf, Więc tutaj chciałem dostarczyć troszeczkę większego kontekstu, że był tam ten kandydat. E, chrześcijański, chrześcijanin chińskiego pochodzenia, e, który, e, który kandydował tam oczywiście na gubernatora i jego przeciwnicy polityczni używali argumentu, że no nie można głosować na chrześcijanina, dlatego, że to, no, to jest brew Koranowi, bo najbardziej, najbardziej popularne tłumaczenie tego wersetu konkretnego, do którego się odnosił Siaf, to nie będziesz brać Żydów i chrześcijan za swoich przywódców. Ee, podczas gdy nasze polskie tłumaczenie jest, jak i większości tłumaczeń europejskich, to jest nie będziesz brać Żydów i chrześcijan jako przyjaciół. I tutaj zauważyła jedną nieścisłość, nie zauważyła e, Gwendoline Willow Wilson, która jest, była jedną ze scenarzystów Marvel Girl, tej, 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 wiesz, tej pierwszej edycji. Ona zauważyła... Więc Marvel pisze przede wszystkim, tak. tak. Ta, y, Miss Marvel, przepraszam. Da, da, dalej ma. pisze, to jest jej, jej, jej które ona dalej Dalej rozlija. pisze, czyli dalej jest z Marvelu, to też Aha. warto zaznaczyć i też jest muzułmanką przy okazji. I posiada dużą wiedzę na ten temat, bo ona jest, e, 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 zdaje się, wiesz, Amerykanką, która po prostu przeszła tak, na tę tak, wiarę i po, posiada, posiada dużą wiedzę na ten temat. I tutaj wymaga, tutaj chciałem dostarczyć ten kontekst mały, religijny. Otóż o, chodzi o słowo Auliau. Które jest w oryginale. I ono jest, może być tłumaczone jako przyjaciel, może być tłumaczone jako przywódca, a tak naprawdę, no tu mamy przykład tego, jaki język się zmienia. Dlatego że Auliau w czasach Mahometa, czy wiesz, w ówczesnym arabskim, oznaczało nie tyle przyjaciela czy przywódcę, co takiego doradcę prawnego, wykonawcę testamentu, opiekuna dzieci, tego typu rzeczy. Chodzi po prostu o to, żeby, o, muzułmanie nie powinni dawać sobie w kaszę dmuchać, jeśli chodzi o prawne sprawy. I e, co jest też istotne, w historii e, jak gdyby islamu, e, muzułmanie nie traktowali tego na serio, dlatego że Saladyna, Saladyn, wiesz, jeden z najważniejszych przywódców e, świata arabskiego, był wychowywany przez nauczyciela, który był Żydem, nie pamiętam jak się on nazywał w tej chwili. W każdym razie, w dużej mierze opiera się to na to, jak ty to rozumiesz, jak to, jak to dane społeczeństwo rozumie dany werset. I to, to jest tak naprawdę najważniejsze, nie to konkretnie, co znaczy w, w tych pismach świętych, które powstały, wiesz, tysiące lat wcześniej. Jak gdyby mamy bardzo wiele zapisów z Biblii, które współczesnemu... Współczesnemu czytelnikowi wydałyby się naprawdę dziwne, ale czy bierzemy, czy chrześcijanie biorą je, biorą je na poważnie? Czy traktują je, wiesz, na poważnie, że nie należy mieszać różnych rodzajów tkanin ze sobą, czy czegoś w tym stylu? To, to jest najważniejsze pytanie. Natomiast AHOK, czyli ten gubernator w Jackarcie został oskarżony o bluźnierstwo właśnie przez to, że powiedział, że ten konkretny werset jest tłumaczony na różne sposoby i e, wyborcy są okłamywani przez to, że nie mogą, e, nie mogą na niego głosować, bo wtedy pójdą do piekła, czy coś w tym stylu i co jest dla mnie najśmieszniejsze, to jest to, że ta cała drama praktycznie udowadnia mu rację i nie chcę tutaj bronić gościa, bo nie znam jego, wiesz, nie znam jego polityki, nie wiem, jakim jest gubernatorem, czy jest dobry, czy złym. Słyszałem jego przemowę i była bardzo dziwna. Tak no na jest kontrowersyjną dziwna, postacią, to na pewno. Nie? Jest kontrowersyjną postacią, na pewno. W każdym razie tutaj myślałem, że przydałby się tutaj większy kontekst, dlatego, że gość nie chce, nie jego intencją. Wszystko wskazuje na to, że intencją tutaj z Jafa wcale nie było, wiesz, dyskryminować chrześcijan czy Żydów, tylko po prostu wyrazić swoją opinię na temat lokalnej dramy politycznej. Co troszeczkę jest na innym poziomie, tylko że wiesz co, w momencie jak mówisz coś w tym stylu, to powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, jakie to będzie no, jakieś konsekwencje właśnie, i jak ludzie właśnie. to odebrają. To jest też, to jest też wiesz, taka druga strona medalu. E, myślę, że gość. Gdyby przeprosił, gdyby powiedział, nie zdawałem sobie sprawy, żeby wywołał to takie kontrowersje, przepraszam najmocniej, szanuję chrześcijan i Żydów i wszystkie inne religie, czy coś takiego, to ja bym powiedział, można go zostawić w Marvelu, bo to po prostu błąd z jego strony. Natomiast w momencie, jak on idzie w Zaparte i rzuca takimi cytanami, jak wiesz, o, o, jak Żydzi są obrażeni, to nie ma litości, no to to już jest no, wielostop tak wielostopniowa żenada, że nie da się tego ominąć. Ja przede wszystkim chciałbym dodać, że komiksy, jakiekolwiek nie są platformą do wyrażania tego typu e, osobistych opinii bez konsultacji z redakcją. Jakby nie żaden scenarzysta nie ma prawa, też według mnie, umieszczać swoich przekonań, jakby, o, bo o tyle co w przypadku scenarzysty jest to dużo trudniejsze, no bo siłą rzeczy piszesz o tym i jak napiszesz historię, w której nie wiem, Donald Trump strzela do dzieci, no to w tym momencie no, redaktor przeczyta tą historię i będzie ją widział. Musiałbyś bardzo jakoś dziwnie motać, żeby nikt tego nie zrozumiał, chyba że coś tam... Wiadomo, scenarzysta ma trudniej i scenarzysta zawsze będzie pilnowany, chyba że jest bendisem i wtedy nikt go nie pilnuje, ale mniejsza o to. Natomiast w przypadku rysownika... No, można gdzieś tam na budyneczku, tak? Naskrobać 212, czy gdzieś tam na koszulce jakieś numerki. I rysownik ma większe pole do popisu, jeżeli chciałby coś ukryć. Ale tym bardziej nie powinien tego robić. Tym bardziej, jeżeli chcesz jakkolwiek wyrazić swoją opinię, to idziesz do redaktora i. A nuż, skoro Marvel i tak cały czas walił w Trumpa, to pewnie w jakichś tam sytuacjach można gdzieś swoją opinię polityczną czy jakąś inną walnąć. Ale na pewno nie po cichu, wiesz, waląc cytaty z Koranu czy coś takiego. No komiksy do tego nie służą i nigdy nie powinny służyć, a już na pewno nie komiksy z X-Men. To znaczy, wiesz co, ty masz troszeczkę bardzo rygorystyczne podejście do tego. Moim zdaniem zespół kreatywny ma prawo wyrażać jakie poglądy im się podoba. Dla mnie najważniejszą kwestią jest jak to wyrażają prawda czy to obraża inteligencję czy jest to propaganda czy jest to po prostu wiesz agitowanie jedne, ewidentnie jednej strony politycznej co się tutaj odbyło w przypadku Sjafa dla mnie najbardziej oburzające jest to że zrobił to kompletnie po bez wiedzy kogokolwiek no, dokładnie, o tym jego właśnie, jego scenarzystą je, scenarzystą tego komiksu jest Mark Guggenheim prawda dobrze tak, mówię badania żydowskiego który jest pochodzenia żydowskiego, i wiesz, i ja zawsze myślałem, że zespół kreatywny to jest dosłownie zespół, prawda? Pracujemy razem, jesteśmy oboj twórcami, i tutaj wiesz, jeden, jedna ze stron pokryjomu, jak gdyby wrzuca bluzki na drugą, bez jego wiedzy, i w, przy okazji, też na wszystkich, jak gdyby, przed, wiesz, wszystkich z grupy, do której należy reżyser. No, nie jest to wyjątkowo niesmaczne. Z nie reżyser, tylko scenarzysta, przepraszam najmocniej. A więc nie wiem, no. Moim zdaniem, Syjaf tutaj się zachował co najmniej dziwnie. I o ile nie mam nic przeciwko Easter eggom, czy. Przepraszam, zrzucam rzeczy tak głośno. Tak <noise> moc... Puste puszki po piwie, które przed ogóle, wypiłem, <noise> ale mniejsza z tym. E... <noise> <laughs> nie, ale jak mówię, naj, największą tutaj winą Ciafa jest to, że z nikim się tym nie podzielił i po prostu wrzucił coś takiego i nie pomyślał o konsekwencjach. No właśnie, to jest dla mnie najbardziej śliskie. Mm -hmm. To jest to, że. No, no że właśnie, że to był ukryty przekaz, nie? Takie pozor dla kumatych, bo nawet e, jasne to, że się nie konsultował z nikim, no to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że on jakby to pisał z myślą o tym, żeby nikt tego nie zobaczył, nie? To nie jest tak, że on sobie uprawił, uprawiał samowolkę i stwierdził, a umieszczę jeszcze ten komunikat, tutaj wszyscy niech go zobaczą. Niech niech widzą. No nie, to jest takie właśnie zakomuflowane i, i, ten, i to, to, jest, to jest właśnie dla mnie podwójnie, śliskie i nieodpowiednie, że ja tak ja podobnie tak jak Adam, nie mam nic. Przeciwko komunikatom politycznym. Zdaję sobie sprawę, że scenarzyści mają poglądy polityczne i nie ma nic przeciwko, kiedy chcą je demonstrować, ale w formie sztuki, właśnie, w formie jakiejś fabuły, w formie czegoś, o czym można dyskutować, co można, wiesz, co możesz odebrać w jakiś sposób. A tutaj, kiedy wrzucasz tego typu e, cytaciki czy jakieś inne historie, no to nie ma miejsca na to zupełnie. To, i, I to jest właśnie ten problem, że Sjaf użył tych cytatów w jakimś kontekście. I tu właśnie dobrze, że Adam dał nam to, to tło. To jakby nie mamy powodów, żeby go demonizować za, nie wiem, uprawianie nienawiści czy coś. Jakby nie o to mu chodziło. Załóżmy, że, że faktycznie tak jest, bo, bo wiesz, że na to wskazuje. Ale jednocześnie właśnie on się posłużył tymi cytatami, no tak mówię, cytatami, no tymi symbolami, powiedzmy, osadzonymi w jakimś kontekście, tym politycznym, tych walk oczywiście o władzę w Indonezji, gdzie tam wszyscy... Których my nie posiadamy, tak, tak prawda, gdzie... Jako czytelnicy komiksu. Tak, I my, my nie sobie nie zdajemy z tego sprawy i Siaf najwyraźniej też sobie nie zdawał sprawy, że my sobie nie zdajemy sprawy, no albo ewentualnie założył, że my tego nigdy nie, ich się nigdy nie domyśli, nie? Bo, bo, bo nie kumamy sytuacji w Indonezji. Tylko, że właśnie na tym polega problem, że jak my nie kumamy sytuacji w Indonezji, nie znamy tych kontekstów, no to odbierzemy to w taki sposób, w jaki będzie nam najbardziej sensowny się wydawał, nie? I, i tutaj polega ten problem. Oczywiście problem Sjafa, nie nasz, jako czytelników. Wiesz co, to jest troszeczkę taka sytuacja, jakby... Czy kojarzysz rysownika, który się nazywa Ethan Fan Tak, ten, co pisał seks wszędzie? Cy cyber nie, 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 to, to, to chyba jeszcze... nie tak <laughs> no, okay. to jeszcze inny, jeszcze to, jest, inny. To, jest, to jest scenarzysta to jest nie scenarzysta, to jest rysownik, który przez dłuższy czas pracował e, przy Green Lantern, on pracował mm -hmm. też przy X-Men i przy wielu tytułach tak, to ten, o ten, tylko na sekundę, w komiksach X-Men New X-Men Morisona y, starał się w, na każdej stronie gdzieś umieścić seks w tle, <laughs> na transparentach, gdzieś tam okay. na ścianach tak, to ten, to <laughs> ciekawe, bo nie kojarzyłem go z nim, w każdym razie, jeżeli śledzisz Twitter gościa, to gość jest hardkorowym fanem Trumpa i chyba jedyny jest, wiesz, w, całym, w całej branży komiksowej, który jest on, on jest autentycznie gigantycznym fanem Trumpa. E, I to jest, wiesz, ekwiwalent, to co ja zrobił, to jest ekwiwalent tego, jakby Siver e, dał Gajowi Gardnerowi, nie wiem, e, ko białą koszulkę z krzyżem celtyckim <laughs> i white power so. i mówił, że to jest... <laughs> I ogolił na łysa. i mówił, że to, o, to jest odniesienie do jakiegoś przemówienia, czy do jakiegoś argumentu, który miał z kimś tam gdzieś. Więc, wiesz, musisz, jak jesteś, jak robisz coś takiego, no to musisz brać, brać pod uwagę, że ludzie mogą to odebrać naprawdę źle, jeśli nie znają kontekstu. Ja chciałem jeszcze dodać, że jest w tym jeszcze jedna smutna rzecz, mianowicie to, że Seahawk całkiem ładnie rysował, gdyby on miał talent na poziomie Grega Landa. To byłaby inna sprawa, natomiast y, smutne jest to, że on wcale nie był złym rysownikiem i to jest strata całkiem przyzwoitego właśnie rysownika, co jest w sobie no nie przesadzajmy, nie był genialny nie był, genialne, tak, nie był tak, ja aż tak rewelac, rewelacyjny. Oj, po tych rysownikach, którzy, których dostawali X-Men, to on akurat się wybijał, przynajmniej bez ostatnich lat. Nie, to Szczególnie to jak, też prawda. nie wiem, pogadamy dzisiaj o Weapon właśnie, więc... <ścough> Znamy inaczej jako Planeta Mał, ale nie przesadzajmy. <ścough> Okej, okay. no dobra, to tyle o, o Sjafie, pewnie już, już nie będziemy mieli okazji o nim pogadać kiedykolwiek, więc... na na, na tym możemy zakończyć no to przejdźmy sobie w takim razie krótko jeszcze pomówmy o zapowiedziach DC na lipiec nie są jeszcze kompletne co prawda, ale jest tam parę myślę ciekawych informacji no najważniejsze jest to, że Deathstroke składa swoich własnych Teen Titans. nie, to nie jest najważniejsze, są ważniejsze rzeczy Joker wraca ja chciałem o tym powiedzieć no i co z tego, że Joker wraca? Wszyscy wiedzieli, że Joker prędzej czy później wróci. Ale to Ale za... jest Joker i Riddler i naj... to jest właśnie jedna z tych rzeczy, których... O Boże, Riddler, najbardziej kochana postać w uniwersum To jest jedna DC. z rzeczy, których ja właśnie nie lubię w Rebirth, na zasadzie, właśnie to jeszcze przed Rebirth, jeszcze w tym Dark Side Wars, czy tam War, wrzucono ten motyw, jest trzech Jokerów. I, nic, I nawet nie zapowiada, żeby ten, ten konkretny story arc też cokolwiek z tym miał rozwijać, bo to ma być powrót Jokera i Riddlera. Także. Człowieku, do tej pory nie wiemy tak naprawdę, jak właściwie działa to uniwersum DC po Więc To jest jedna rzecz, których właśnie nie lubię, ten w że, że rzucono Więc... ci parę lat temu: Ej, jest trzech Jokerów, a co to znaczy? To mniej więcej jak było z młotem z tym, dlaczego Thor stracił młot, nie? To, to są tego typu zagrywki, tak, ja ich, te nimi nie przepada. Nie, ja się zgadzam z tobą kompletnie. Trzech Jokerów, to jest taki bullshit, że głowa mała. Jak gdyby. Bo wiesz, to ja odnoszę wrażenie, że oni najpierw wrzucili o tym, że o jest trzech Jokerów, po to, żeby zobaczyć, no, jakie były. dokładnie będą reakcje tak się wygląda. A potem. O kurde. I wiesz, jeżeli <laughs> nie reakcji na ludzi to, to jest. Jeżeli reakcje ludzi to będzie, o ale to bullshit, ale to gówno, to oni wtedy zrobią, że to chodzi o trzy różne osobowości Jokera, pomiędzy które w jego głowie istnieją. A jeżeli, o jakie interesujące, ciekawe to znaczy, to wprowadzą trzech fizycznych Jokerków różnych. Eee, nie, szczerze mówiąc nie, nie widzę, żeby to było wyjaśnione. Nie będzie, nie tutaj. Eee, aczk aczkolwiek, aczkolwiek, no nie wiem. Zobaczymy. Jak gdyby ja tutaj jestem gotów dać szansę Tomowi Kingowi, on cały czas jeszcze się nie oswoił z Batmanem, to jest troszeczkę niepokojące. On cały czas pisze tego Batmana i tak jakby do końca nie jest pewien, co chce z nim zrobić. Więc może powrót do takich bardziej klasycznych przeciwników jak Joker i Riddler da mu troszeczkę szansę, w, wiesz, bardziej ukształtowania tego i jego Batmana. A to też jest ciekawe, że będziemy mieli dwie równoległe historie z Jokerem. Będziemy mieli tą wielką historię, wielki właśnie taki Batmanowy Event Dark Days, który się zacznie w lipcu. Gdzie będziemy mieli Batmana i, i Green Lanterna, nie jest napisane którego co prawda. I, I tam będzie jeszcze Hawkman i w ogóle jeszcze inni bohaterowie. I to będzie takie duże i na wielką skalę. I to będzie pisał Scott Snyder z Jamesem Tynionem. No i jednocześnie Tom King będzie sobie pisał w Batmanie inny story To właśnie, może będzie dwóch Jokerów, każdy in, innej historii. Możliwe, to by było ciekawe. E, no prawda? i w Batmanie I... właśnie będzie ta historia, z, gdzie Riddler i Joker będą walczyć o wpływy i wszyscy vilani będą musieli się opo opowiedzieć po której ze stron. No i Joker, Joker i Batman będzie jakoś pomiędzy tym. To znowu na papierze to się zapowiada naprawdę super ciekawie. Ale do tej pory większość tych historii Toma Kinga się zapowiadała super ciekawie, a a skończyło się na tym, że w sumie tego Batmana nie czytam, bo mnie nudzi, więc pewnie będę miał jakieś, nie wiem, piąte podejście przy okazji któregoś z tych kolejnych No ja, To samo dokładnie. Kiedy wcześniej Batman był tą historią, którą zawsze czytam, tak, teraz Batman jest tą historią, której nie czytam, bo, jest, bo mnie też bardzo nudzi. W się do Supermana, i tu też mogę powiedzieć o tym, że w zapowiedziach tutaj jest coś, na co czekałem. Czyli, chwilę, przynajmniej na razie, skoro na to wskazuje, będzie jakaś bardziej skupiona na współczesnej sytuacji rodziny Kentów, już nie Smithów, bo pogadamy dzisiaj o pewnych rzeczach w związku z Supermanem. Ale w związku z ostatnim, całym Superman Reborn, tak się namotało w jego życiu: w sensie kontinuum Supermana jest w tej chwili tak bardzo po popieprzone ze względu na te scalanie New 52 i pre-New 52 że przyda się jakiś stary ark poświęcony tej rodzinie, gdzie nie wiem, mogliby powspominać trochę, czy coś w tym rodzaju. I no tutaj zapowiada się na jakąś, na jakąś historykę właśnie poświęconą rodzinie Kentów i być może właśnie ich. Wspomnieniom czy czymś takim, co, co byłoby bardzo potrzebne na tym etapie. To ja jeszcze zanim przejdziemy do Deathstroke'a, czyli gwiazdy po prostu tego, <grym> <grym> tego małego segmentu, to chciałem powiedzieć o, o Tytanach, co obchodzi tylko i wyłącznie fanów Tytanów i absolutnie nikogo więcej. Mianowicie wygląda na to, że Wally West i Donna Troy będą mieć romans, co jest kompletnie bez sensu. Ale <laughs> no, szczególnie, że wiesz, cały cały teasowali no, Lindę Park. W woli cały czas mówi, i... jak ją kocha i jak bardzo chciałby. Żeby... Tak, tak. A... A, a w końcu, a no, nie, chcę, wiesz... to nie chcę, chce, walić ją. No, facet ma swoje potrzeby, ok? Dokładnie. Donna jest wolna, Linda jakoś niepewna. Coś trzeba nie, zrobić. Niby jest wolna, a tam cały czas <laughs> nie było coś między nią a Royem? No już nie. Flasz był szybszy. No, Okej. Okay. <laughs> ja, jeszcze zanim no, przejdziemy do Deathstroke'a, <laughs> to ja się chciałem podzielić smutnymi informacjami, bo wyjdzie siódmy zeszyt dum Patrolu, Za, zaplanowany jest zeszyt szósty, i teraz zeszyt siódmy, gdzie oprawą graficzną będzie się zajmował Mike Allred. No, może już nie Nick Derrington. I niestety problem polega na tym, że ta seria miała dosyć spore opóźnienia i w związku z tym DC na razie nie zapowiedziało żadnych kolejnych odcinków. Wiemy, że one powstaną kiedyś tam, ale zdaje się, że trzeba będzie tam przemodelować no powiedzmy sposób pracy, bo najwyraźniej te opóźnienia no nie są na rękę nikomu, bo mamy, nie wiem, dziewiąty zeszyt Mother Panic, który wyszło dużo później. A dopiero siódme zaszły mm -hmm. patrolu w tym samym czasie. Także, no, najwyraźniej Nick Derrington, przy, mimo tego, że jego oprawa była śliczna, no to najwyraźniej zajmowała dużo czasu i się chłopak nie wyrabiał. Także, e, no, także z tym patrol. Także na kolejne zeszyty do patrolu trzeba będzie niestety poczekać. To możemy przejść do Deathstroke'a. Tak, myślę, że tak. Deathstroke będzie składać swoich własnych Tytanów, poskładanych z dzieci i byłych Tytanów, z, znaczy swoich dzieci, bo będzie tam Jerryką między Ale innymi. Ale w ogóle z dzieci. E no tak, z dzieci. Wszyscy, wszyscy dostaną bardzo trendy, czarno-białe stroje, które wyglądają idiotycznie. I pojawi się tam między innymi Kid Flash, to znaczy Wally West, ten nowy Wally West, ten mm -hmm. New 52 Wally West, ten z błyskawicą w czarno Czarnoskóry włosach. Wally West, nie martw się, tak. możesz powiedzieć. <laughs> Będzie Terra której w sumie nie wiem, kiedy ostatnio raz ją, ją widzieliśmy. Będzie Power Girl, co kompletnie nie wiem, nie mam pojęcia jak. jak gdyby e, przestałem śledzić Deathstroke'a, ona w tej chwili tam z nim współpracuje? Tak, współpracuje z nim i ona nie do końca mu ufa, o, mufa, nie o niej też, ale potem łączy ich więź. Ja w ogóle zacząłem czytać tego Deathstroke'a, jest bardzo fajny. Jak doczytam na bieżąco, tak? to, to możemy pogadać o nim za tydzień czy coś. Tak, jest bardzo fajnie się go czyta, także no i ta Power no to girl ma tam ja... całkiem fajną do... rolę, także mnie nie dziwi, że ona tu jest. Bardziej mnie dziwi, czemu Wally West tu jest, a jeszcze w opisie jest na... ten nowy Wally West i w opisie jest jeszcze napisane, że to jest Ex Team Titan, więc może zostanie wywalone z tamtej drużyny. No ciekawe, ciekawe. E, jeszcze chciałem tak powiedzieć. <grym> bardzo wiarygodnie na... do zawsze. Bo... Ja... No, ciekawe, no, ciekawe. Nie, bo ja jakby nie czytam Devstroka, mam trochę w dupie tę postać i jak teraz powiedzieli, że jest dobra. No nie, serio, jest, jest ta fajnie. seria, to tak jak o, muszę nadrobić, ale aczkolwiek chciałem powiedzieć dla wszystkich, że to jest. Ta okładka to jest nawiązanie do pierwszej okładki. Justice League International, na początku nazwanych po prostu Justice League z lat 90., która była remiksowana do usrania w DC. Jak gdyby chyba każdy zespół w DC miał swój wariant przynajmniej w, tej, w, te, w dokładnie takim samym układzie. I jak, jak pojawi się ostateczna wersja, to prawdopodobnie Deathstroke będzie mieć dymek i, i tam jakiś będzie twardzielski tekst, bo to jest też element tejże, tejże okładki. No, ja żałuję tylko, że mi zaspoilowali, co się wydarzy w, w tej serii, bo jest napisane, że tam, że wylazł ze Speedforce jako w ogóle inny człowiek, ten nasz Deathstroke, więc fajnie. Więc <laughs> e... Może jest daltonistą, więc wybrał takie stroje. Nie, ale ja, <laughs> ja, to nie ja, ja się wydawają te stroje. Oczywiście, że to są głupie, ale to jest fajne. Ja w ogóle bardzo lubię to. To, to właśnie w Marvelu ostatnio się zdarzało na gminie, że jak miałeś drużynę złożoną z właśnie z jakichś postaci. Znaczy drużne zuka są złożone z jakiejś postaci, tak. E, jak miałeś jakąś drużynę, <laughs> Z, y, to oni tam często właśnie zakładali stroje, które nawiązywały do siebie kolorystycznie, tak ostatnio tak, tak było swego czasu z X-Force parę razy w kilku różnych inkarnacjach, tak było z z Marvel Now, nie wiem, ja to bardzo lubię, bo, bo to zwykle daje taki komiczny efekt, kiedy wiesz, masz postać, która wygląda w jakiś sposób, ale ją przekolorujesz dla zasady i nagle wiesz, Venom na przykład jest czarno-czerwony bo wszyscy są czarno-czerwoni w Thunderbolts tych, którzy są teraz y, w Polsce wydawani, to, to jest fajne, ja to lubię i w ogóle Destro w tym czarno-białym kostiumie wygląda ja znaczy, najlepsza jest, jest peleryna, pięknie. po prostu wiesz, kto tutaj rządzi, prawda, bo jeden... No jeden tak. <laughs> tak. To jest coś pięknego. Natomiast nie, szczerze mówiąc, te stroje indywidualnie, jakby nie były częścią zespołu, wyglądałyby całkiem spoko. U Kit Flasha to na pewno by była poprawa. Destro no, wygląda jest... jak in-betweener z Marvela po prostu. Ale eee, nawet pasuje, to nie ja wiem. Power girl, żeby być wiesz, żeby być uczciwym, Power Girl już praktycznie miała taki strój od no, początku. To prawda. Ale podoba mi się, więc... że konsekwentnie jej rysują to czarne czy tam kolorowe kółko na, na klatce piersiowej w takim ładnym nawiązaniu. no tak to w takim razie przechodzimy do komiksów, bo tych jest naprawdę dużo i są ważne, i są jedynki, i finały, i w ogóle dużo się dzieje, nowe oryginy. I, I w takim razie zacznijmy od, zacznijmy od zeszytu... Ostatnio z, z, zaczynamy od X-Men, to zacznijmy tym razem też od x nowych zeszytów. X-Men Blue, czyli wracamy do naszych przeniesionych w czasie oryginalnych X-Men. Plus dostaliśmy pewną pewien foreshadowing postaci, która pewnie do nich dołączy. No ale zacznijmy od początku. To ponownie jest powrót do klasycznych przygód X-Men, bo to jest taka historyjka kolejna o niczym, która, gdzie mamy po prostu ekipę tych X-Men, którzy wreszcie nie jęczą przez cały komiks, a jeśli jęczą, to krótko i na tyle, że jest to do zniesienia. I przy okazji walczą sobie z. z, z walczą z Juggernautem i Black Tomem. Więc fajnie. I to, to jest oczywiście pisane dosyć lekko, i, i komediowo, i rzucając sobie żarciki, także bardzo miła odmiana po tym, co pisał Denis Hopeless. I szczerze mówiąc,. Y może na powrót polubię te postacie i na razie póki co mi się to czytało całkiem nieźle, jeszcze oprawa graficzna mi się bardzo podoba bo jest taka dość taka przegięta, troszkę kresówkowa taka kreskówkowa no. tak, ale nie do przesady to, to nie jest Ramos, ani Stegma, ani z tym stylu, e, przypadło mi do gustu także tak, kolejny zeszyt który nie ma się co zachwycać na pewno, ale który jest takim solidnym solidnym startem dla kolejnej serii, która ma pewnie tam nawiązywać w jakiś sposób do tych bardziej standardowych przygód X-Men. Mnie w tym śmieszą dwie rzeczy. Po pierwsze to, że to pisze Kalen Ban i pisze to nieźle, ale co mnie śmieszy to Kalen Ban po prostu on ma chyba jakiś kontrakt z Marvelem, że zawsze może pisać Magneto, bo Kalen Ban pisał solowego Magneto Przestał pisać solowego Magneto i zaczął pisać te ankany X-Men, które powinno być X-Force, gdzie natychmiast wrzucił Magneto. Teraz pisze o młodych mutantach, gdzie też trafił szybko Magneto. Jakby Calenban nie, nie wypuści Magneto. To jest jedyna postać... No mówmy się, solowo, solowo Magneto pisał świetnie. To było najlepsze, co Calenban kiedykolwiek w życiu napisał. Prawdopodobnie. I tu jest tak, to jest, to mnie trochę bawi, że po prostu jak Calenban zmienia serię, to już wiesz, że będzie tam Magneto pełnił dużą rolę. A druga rzecz to, że teraz... Kiedy standardowo zwykle Deus Ex Machina to była Jean Grey, tak teraz jest to Beast, który nauczył się magii i jest na zasadzie, o no, Juggernaut nas wszystkich rozwali, bo to jest jeszcze ten Juggernaut na oko wzmocniony przez Cytoraka z końcówki serii Amazing Kiksen, ma te śmieszne rury, które mu wychodzą z hełmu. I to jest ten jeszcze potężniejszy Jaggernaut nie wiem, bis pstryka palcami, Juggernaut jest teleportowany na Syberię przez piekielny portal, w koniec, załatwiony. Także teraz bis... Beast... Tak. Z krótką przeprawą no, przez tak piekło. Jak magik, te, nie tak, tak jak że... magik teleportuje ludzi przez Limbo, to... to on robi to, tylko pewnie bis upewnił się, że ten port teleport był w sensie trwał troszeczkę dłużej, żeby Jaggernaut miał... Trochę mógł pozwiedzać. Ale wiesz co? Ale wiesz co, to, było, to był fajny moment taki dla postaci? Dlatego, że y, Cyclops natychmiast ma ból dupy. Jak gdyby, co ty zrobiłeś? Jakby wysłałeś go do piekła czy coś? Nie, nie wysłałem. Do piekła, do Syberii. Z krótką przeprawą przez piekło. No to, to są te momenty, które jest to Tak, tak, ale właśnie dialogi pisze fajnie tu o Dziwo kalendban Motyw z hippisami i hipsterami mi się bardzo podobał, na przykład. jak. No i cały bull -dupy o Frisbee. No właśnie no to chodzi, jak Cyclops mówił, że. A teraz to są pełne hipisów, hipsterów, whatever. Po prostu przyzwyczajenie do, do wiadomo do odpowiednich lat. Także no, pisał się naprawdę, znaczy, napisał to Kalendban o Dziwo całkiem sprawnie. Dialogi między bohaterami są na tyle fajne, że faktycznie się mogę ich polubić. Cały ten motyw, kiedy miałeś. skojarzyło mi się natychmiast to, jak Denis Hopeless pisał walkę z Blobem. I tam to było to po prostu koszmarne. Ten mały, cały motyw z tą piłeczką. Jak Cyclops został przejechany przez samochód, i tak dalej. A tu masz Juggernauta, przy którym Blob to jest takie małe nic i masz motyw, w którym po prostu Juggernaut goni tego Cyclopsa i jest tak komediowe, to wygląda jak po prostu, jakby wiesz, jakby Cyclops robił mik-mik i on się ucieka od Juggernauta, który tak za nim biegnie i jednocześnie sobie żartuje. Ja słyszałem Bede Bede Heel, tak, w głowie. I, I masz tego Juggernauta, który, który i on dosłownie, wiem ale mik-mik to mi się skojarzyło, jak Juggernaut nagle wybiegł, poza, a, poślizgnął się i wyleciał i tak jak ten kojot, co wisi chwilę w powietrzu, a potem spada do wody, nie? Jest ten motyw. Tylko oczywiście z tego też się wyśmiano, no bo ha no Załatwiliśmy go, wpadł do wody. Ale wiecie, że on może umieć pływać. <laughs> I takle błym Juggerna takie Bo w klasycznych historiach tak bywało, jak się bohatera by złoczyńce wrzuciło do wody ze statku, to zwykle było po wszystkim. No tutaj trochę z tego się pośmiano, więc tak, no, o dziwo. Jest to historia, i faktycznie tak jak Łukasz powiedział, możliwe, że dzięki temu polubię tych bohaterów. Znaczy, ja mam wrażenie, że w Marvelu mieli jakąś małą licytację, jak, pisa jak równocześnie pisali X-Men, Gold i to, że tak, kto napisze bardziej klasyczną historię X-Men, my napiszemy klasyczniejszą. Dlatego, że to jest perfekcyjnie klasyczne X-Men i to tak bardzo, bardzo klasyczne, gdzie masz mały zespół, wyrusza na misję. Misja je, jest trochę rzeczkę relacji między bohaterami, potem wracają i to, to właściwie to nie tak. No, ale tak wyglądały przecież te komiksy Kirby'ego i Lee, nie? Pierwsze, Ale właśnie dokładnie gdzie... o dokładnie... tą grupkę Młodocianych, nie do końca doświadczonych bohaterów, którzy po prostu potykali się z jakimiś tam losowymi przeciwnikami, z Juggernautem między innymi, dokładnie. a potem wracali i było spoko. Wracali do swojego szemranego mentora przy okazji, nie? Ale to właśnie Dokładnie masz tak mm -hmm. napisane. X-Men Blue to jest klasyczne X-Men lat 60. i nawet dokładnie walka z Juggernautem, jakby to potwierdza. A z kolei X-Men Gold to jest te klermontowe bardziej X-Men, 75 i dalej. Klasyczne, no I tak. tak o, oba są znajomi do innej klasyki, powiedzmy. No, i będziesz miał Generation X, które będzie nawiązaniem do Generation X, albo New Mutants, albo tych klimatów. Masz Weapon X, które jest nawiązaniem do X-Force, czy czegoś tam jeszcze innego. No a Stone x to będzie coś takiego do eksperymentów, myślę bardziej, bo tam się będą zmieniać artyści. Podejrzewam, że to. I było powiedziane, że to też nie ma być drużyna stricte, tylko po prostu. Postacie, które akurat są w jednym miejscu, e, więc no, więc całkiem fajnie to wygląda. Jedyna rzecz, która mi się właśnie nie podobała w X-Men Blue, e, to jest to, że zrobiono z Jean Grey lidera zespołu. Znaczy samo to, jakby mi nie przeszkadza, wiadomo, Ger Power i tak dalej, e, ale, ale Jean nie pasuje do tej roli za bardzo, znaczy jej liderowanie się ogranicza do niczego w zasadzie. No po prostu zostało powiedziane: hej, Jean jest teraz liderem. I, i, i tyle, mimo że... I Cyclops że... nie bądź liderem, wiem, że próbujesz dowodzić ale nie, nie próbuj, bo nie jesteś liderem. Ja, ja tego nie czaję, bo kurczę, Cyclops, Cyclops powinien być liderem, ok Ustawmy to sobie. To jest jego mutancia supermoc, tam te strzały z oczu to mniejsza, to jest tam pomniejsza sprawa. On jest liderem, to jest, to jest coś, co czyni w ogóle go gościem i przez długie lata czyniło go gościem, który stało zawsze w tych drużynach X-Men, bo, bo wiesz, zawsze miałeś tam mutantów, którzy mieli naprawdę fantastyczne moce. Gdzie w ogóle jakiś tam Cyclops, który strzela tymi Optic Blastami? Przy, nie wiem, Jim Gray z mocą Finis. Ale z miał Angela w drużynie. Ale wiesz, co no ale w późniejszych dla mnie to latach, jest troszeczkę interesujące. I wiesz, lata. Tylko mi... krótko dokończę. wiesz, lata mijały, no. i Cyclops zawsze tam gdzieś był, nie? I zawsze był na, na froncie. I głównie dlatego ze względu na jego te skille jako lidera, nie? No. nie ale ja się zgadzam z Tobą, że wiesz, Cyclops ma zdecydowanie największe skille jako lider tutaj z całej grupy, ale to jest dla mnie o tyle interesujące, że to są klasyczni X-Men, którzy zostali oczywiście przeniesieni kompletnie poza swoje środowisko i wiedzą, jak gdyby, o swojej potencjalnej przyszłości. Wiedzą o tym, co się. Się wydarzyło po tym, jak gdyby, gdyby zostali w swojej osi czasu, tak jak, tak jak byli. I mm, w związku z tym, jak gdyby posiadając tą wiedzę, twój wybór lidera może być nieco inny. No, okay, to ma sens. I możesz ufać komuś innemu, więc ja myślę, że to będzie coś, co będzie rozwijane w późniejszych zeszytach, bo to jest jednak trochę inna I Jean Też Grey. Idea jest taka, że oni za wszelką cenę starają się podejmować wszyscy inne decyzje. Jean Grey nie może być Cyclopsem, dlatego, że wiadomo, że to się źle, dobrze nie skończyło, nie? Masz motyw z bistem, który nie, który przerzucił się na magię w tej chwili. masz. Chociaż ironicznie, gdyby Jean Grey teraz była Cyclopsem, to by mogli uniknąć błędów, których dokonali. No nie do końca. I mogłoby się skończyć dobrze. Natomiast teraz, jak ten, to może popełnić kompletnie inne błędy. ale nie filmem. do końca, dlatego że jakby Więc Morrison wiesz. wyraźnie. W... Znaczy, ja to widzę raczej. Tylko, że Morrison no wyraźnie no w swojej serii napisał to, zaznaczył jakby, że ten cała miłość Cyclopsa i Jean Grey ona nigdy nie była prawdziwa, jakby nie była dorosła. Cała idea Cyclopsa i Jean Grey to było na zasadzie są nieszczęśliwi jak są razem i nieszczęśliwi jak są osobno. I to pisał nawet Claremont przez parę lat tak sugerując to trochę, a Morrison to po prostu prosto z mostu napisał. Że Jean Grey i Cyclops to było na zasadzie, wiesz, młodzieńcza miłość, która cały czas się gdzieś tam docierała i wiadomo jak ona umierała on jej nie miał, to ją Płakiwał, potem tęsknił za nią, i ostatecznie oboje byli swoimi wyidealizowanymi wersjami. A kiedy ostatecznie wzięli ślub, to okazało się, że wcale nie jest im tak bardzo po drodze, jakby się wydawało, i to ich małżeństwo było chujowe, z grubsza. I by... W ogóle to jest bardzo interesujące, dlatego że jak gdyby będziemy mówić o jeszcze jednym komiksie, który się do tego związku odnosi troszeczkę później, jak gdyby faktycznie mamy takie troszeczkę w Marvelu spojrzenie wstecz na jak gdyby relacje dawniejsze i, i wszystkie relacje między bohaterami. No właśnie i dlatego wydaje mi się, że to jest to jest sensowne, że oni starają się nie, nie... Tych samych błędów nie popełniać. No, Iceman się, wiadomo, otworzył od razu. Angel ma cały czas tą moc. Black Vortex to nie ma w ogóle żadnego sensu, ale hej, nie jest lame, no powiedzmy. I, i, i jakoś tak to zostało. No, więc, co jeszcze ostatnia rzecz, bo jeszcze oczywiście musimy o Jimmy'm Hudsonie powiedzieć zaraz. Ale jeszcze ostatnia rzecz co do tej drużyny, to mi się podoba ostatni kadr, w którym Magneto mówi spełnimy marzenie Charlesa Xaviera i mówi to z takim, dosłownie tak narysowany, jak mówił, razem zawładniemy światem. Po prostu to jest tak narysowany, jak Evil Master, który stoi, mówi o tym, że przejmie świat, ale w chmurkach ma napisane, że razem spełnią y, marzenie o kohabitacji profesora Xavier'a. No wiesz co, Je, do, żeby, ten, żeby ta strona była idealna, to jeszcze potrzeba demonicznego śmiechu na koniec, tak, razem spełnimy sen Charlesa Xavier'a. O, o, o pokoju na świecie! O pokoju na świecie! no ja mam nadzieję, że po prostu artysta nie dostał memo i, i to tak wyszło, bo ja tak. Wolałbym, żeby to, co było w dymku Miało większy sens. Zresztą no, w, w, wydaje, nie, nie wiem, czy, czy ta ekipa X-Men byłaby taka chętna, żeby podążać za Magneto, gdyby ten faktycznie nie, przynajmniej nie przekazał im dobrych intencji i wiecie, nie stał nad nimi demonicznie i mówił o nowym porządku świata czy czymś. Nie? Ale Magneto nagle, starający się kontynuować bo, yes. marzenie Xaviera pod nieobecność Xaviera to jakby nic nowego. To już co najmniej no trzy tak, razy jasne, było w historii. Więc, więc to, by, to by spokojnie działało, nawet jako powrót do przyszłości. W ogóle jeszcze w nawiązaniu do tego, że postacie nie będą chciały miałeś tych samych błędów, to właśnie sobie wyobraziłem, że Cyclops będzie nieustannie hejtowany, wypychany gdzieś tam na trzeci plan, żeby czasem nie, wiecie, nie, 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 <laughs> nie, nigdy nie odegrał takiej roli <laughs> tak jak, jak, jak oryginalnie Cyclops, no bo wiecie, stanie się złym terrorystą i tak dalej, no pomijając oczywiście tutaj tą jego rehabilitację niby w ostatnich komiksach. To, że odkrył, że wcale się nie stanie, no. No ale dobre mówiliśmy o, o relacjach romantycznych i o tym, z kim nie będzie Jean Grey, ale na horyzoncie pojawi się nowy love interest, prawdopodobnie dla niej, znając preferencje tejże, te tego nowego bohatera, mianowicie Jimmy Hudson. I Jimmy Hudson jest naszym Wolverinem Blondaskiem, który pojawiał się na okładkach. Kolej... Pojawił się w zasadzie na okładkach kolejnych zeszytów, i był zapowiadany jako tajemnicza postać ze szponami Wolverina. I, tak, i był cenzurowany. Ale to, że wszyscy, nie wiem, na tak. tylu portalach jest napisane, że ło, niespodzianka. Jak tylko pojawiła się ta cenzura, pod którą było widać, że ma blond włosy, no to no, przecież Hudson. nawet na łamach tego podcastu od razu usiedliśmy, ej, to będzie Jimmy Hudson, nie? No, tak wygląda, że to będzie Jimmy Hudson. Na pocztach, wow, wielkie zaskoczenie, to Jimmy Hudson. <grym> <grym> Ale takie, ja szczerze, czy u kogoś Jimmy Hudson wywołuje jakieś większe emocje, jak gdyby tak... Czy ktoś naprawdę czekał na tą postać? To jest popularny? Ktoś. Bo ja nie, nie, ale wiem. wydaje mi się, że przez to te gównoniusy, o których ostatnio cały czas jedziemy, czy osobno, czy w tym podcaście, które natychmiast podały, Wolverine powraca w X-Men Blue, wiesz? No. To ludzie natychmiast, część osób, która ły łyka te gównoniusy po prostu na, na, na codziennie, to by nastawiła się, o, wraca klasyczny Wolverine. O, to nie jest klasyczny Wolverine. Wiesz, to było no. bardzo zasadzie, no. zasadzie. nie, że Jimmy Hudson, tylko że to nie jest Logan, przy czym jakby. Bardzo trzeba być y, od, odklejonym od rzeczywistości jakiejkolwiek, żeby podejrzewać, że w jakimś X-Men. Blue numer 2 powróci Wolverine, który w dodatku mamy. Olmen Logana i Laurę jako Wolverine de facto, i my, o tak, X-Men Blue, odcinek 2, pojawi się, y, wróci Logan. <grym> to jest taka bzdura. No, ale no, ale jak Logan wróci, a myślę, że prędzej czy później wróci, nie wiem po prostu kiedy to będzie, no to będzie specjalna miniseria, która będzie teasowana przez jakiś wiesz, przynajmniej rok z wyprzedzeniem ale odnosząc się do Jimmy'ego Hudsona i Oldman Logana to chcę powiedzieć, że to może być fajnie połączone mianowicie ponieważ e, jakby przeszłość Oldman Logana nie jest jasna to znaczy teoretycznie on żył w tych czasach, w których żyje teraz tylko i w jego linii czasowej już na tym etapie pewne wydarzenia szły inaczej, to znaczy Jane Foster nie była Thorem i tak dalej, ale generalnie przeżył to. Więc jeżeli użyją e, Originu, oczywiście trochę zmienionego Jimmy'ego Hudsona z Ultimate, bo oczywiście nie ma szans, żeby to był syn żony Magneto i Wolverinea. Czas się trochę tutaj nie zgadza. Goś jest za młody na to, żeby nim być. Ale wystarczy wziąć ten cały motyw z tym, że wiesz, Wolverine zrobił jakieś panięce dziecko i albo te dziecko oddał do innej rodziny przyjaciół, albo zostawił dziecko z matką, żeby licząc na to, że dzięki temu będzie miało ono normalne życie. Wiesz, tam po cichu gdzieś konto bankowe otworzył, czy coś w tym rodzaju. No, licząc na to, że. E, że te dziecko miało normalne życie, jeśli nie będzie blisko niego, bo za nim ciągnie się całe gówno. to tak samo próbowało odciąć Laurę, ale już było za późno. I w dalszy ciąg, wiadomo, Jimmy'emu budzą się mutacje, wysuwają mu się pazury, zmysły mu się potęgują, ucieka z domu i jest Menelem, który mieszka w lesie. Ale Więc w każdym... W razie to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić, żeby to wyretkonować, bo Logan, wiesz, miał armię dzieci, więc... Problem... Ale po prostu tyle gówna, co ten Old Man Logan zobaczył w tym uniwersum, to on w swojej linii czasowej tego nie widział. Po nie. prostu co chwilę wyskakuje bo nagle jakiś klon, jakieś dziecko w ogóle, jakieś tak, postacie, ale chodzi które... mi o to. Zmierzałem do tego, że ten Old Man Logan można to zapleć w ten sposób, że on zdaje sobie sprawę z nie, nie, nie Jimmy'ego Hudsona, że w sensie w jego linii czasowej on też dokonał tego samego wyboru i albo potem nigdy więcej nie usłyszał Jimmy'ego, albo Wręcz widział, jak Jimmy ginie podczas powstania tych super złoczyńców. Więc, jakby można to cały czas zapleść na zasadzie tego, że to nie jest ktoś dla niego obcy, tylko ktoś, kogo on zna ze swojej linii czasowej. Także spokojnie można tą relację potem spróbować ojca i syna rozwinąć, bo to ma tu sens. No bo z Dakenem się tego nie dało zrobić. No, no nie dało. Już znaczy, pójdą. wiesz, co to. Wiesz co, to jest też taka sprawa, że nie mamy najmniejszego pojęcia, jaki jest status tego Jimmy'ego Hudsona. Czy on jest z uniwersum Ultimate, czy on jest z tego głównego uniwersum, tylko po prostu nie wiedzieliśmy. Nie ma takiego jak z ult no, uniwersum tak... Ultimate. Miles Morales też jest z tego uniwersum. Ultimate. Um, amaker, no tak, ale... Maker jest wyjątkiem, ale on jest, on, jak powiedział, ma slice i y, jest rozciągnięty po coś tam, whatever. Ale generalnie. No tak, ale pytanie brzmi, wiesz, jakie jest właściwie jego origin wewnątrz tego świata? To może być wszystko w zasadzie, no mówmy się, to wszystko przejdzie. Właśnie. Najprostsza rzecz. Logan zrobił kiedyś komuś dziecko. Zrobił, mówię, on, miał, on powinien mieć armię dzieci w tej momencie na świecie. Część umarła, bo nie miała regeneracji, a co któreś ma regenerację i masz Dakena. Albo on masz, je zabił. Albo on je zabił, tak. I masz Dakena, masz która jest jego klonem, więc czemu nie może mieć dzieciaka, którego zrobił 20 lat temu? Naprawdę, u Logana dodać mu dziecko to jest najmniejszy problem, bo to ile ten facet żyje ile kobiet przeleciał. No właśnie, jeszcze chciałbym was zapytać w takim razie, jak w ogóle wam się podoba ten pomysł wprowadzenia tego Jimmy'ego Hudsona, bo jak dla mnie, znaczy jeszcze krótko może, kim jest w ogóle Jimmy Hudson? W linii Ultimate to był, to było dziecko Logana i Magdy, która była związana z Magneto, no i Jimmy przez jakiś czas właśnie, tak jak Oskar mówił, był wychowywany przez państwo Hudson. Właśnie, które, to, to był jego przyjaciel po prostu, Logana z... z, z no, tak, z z przeszłości powiedzmy, któremu Logan oddał dziecko na wychowanie, że miał normalną rodzinę. Tylko że Logan nie wiedział, że mu się nagle aktywni e, mutacja. I ta mutacja polega na tym, że też mu się wysunęły szpony, oczywiście wostrzyły mu się zmysły, ale co jest interesujące, <grym> kiedy pierwszy raz mu się pojawiły szpony, i to po prostu w którymś momencie on zajście, że w szkole, czy jakoś tak, w jakimś publicznym miejscu mu się to uaktywniło. E, nie, on wyzdrowiał nagle szybko. O I, tak, i to, tak, to tak, po prostu wyzdrowa. crypt out wszystkich. E, dziewczyna go rzuciła, i tak dalej, bo w uniwersum Ultimate Mutanci to w ogóle byli jak trendowaci, albo i gorzej. E, I po prostu wtedy Kitty Pride go znalazła i powiedziała: Hej jesteś dzieckiem Logana, masz tu pudło z jego rzeczami, gdzie na przykład był pukiel włosów Jean Grey, co jest najbardziej creepy rzeczą na świecie, bo to wygląda jakby ją zabił, po prostu sobie zostawił. Eee... No i Jimmy oczywiście nie... Jimmy miał trochę problem z przyjęciem tego, nie chciał się z tym pogodzić, no bo on oczywiście nie miał zielonego pojęcia, że jest mutantem, eee, aż w końcu mu się wysunął te szpony, z w ogóle też było on maksymalnie creepy sceną, bo wiesz, on stał i nagle mu się szpony wysunęły i, tak i zaczął dysgać krwią, tak, i on tak, o kurde. Ale co jest najciekawsze, po prostu nagle mu się te szpony pokryły metalem. Tak, eee... on to metal na tych szponach. To nie jest, to nie okay. jest powiedziane, że to jest Adamantium czy, czy coś. Po prostu pokryj mu się metalem, bo tak umie i. i w ten sposób po prostu obeszli fakt, że nie miał tych chujowych, kościanych szponów, tylko normalnie metalowe. No i on, nam sobie, on, on sobie funkcjonował przez jakiś czas w tym świecie Ultimate. W którymś momencie nawet założył kostium Wolverina i się tytułował jako Wolverine. I miał taki strasznie chujowy kostium, który wyglądał, jakbyś próbował zrobić realistycznie kostium. Czyli nie miał, wiesz, białych oczu, tylko takie dziury na oczy. Był taki... no, nie, nie był tak przerysowany, miał takie małe uszka. No, słaby cosplay. No, no tak, wyglądał jak słaby cosplay, więc to no, nie przetrwało długo i po potem już po prostu da, potem już występował jako Jimmy Hudson do samego końca Ultimate. No i ogólnie mi się, mi się nawet podoba ten koncept. Znaczy ja sobie wyobrażam w ten sposób, że Kalenban uznał, że w sumie ma młodego, ma młodego Scotta, ma młodą Jean, więc jakby tutaj dorzucić młodego Wolverina, no to może mogą wyjść z tego jakieś ciekawe rzeczy. I wiemy, że Jimmy Hudson ma słabość do rudowłosych kobiet, także będzie sobie mógł romansować z Jean i Scott będzie mógł mieć buldupy i to też oczywiście będzie klasyka tematu, oczywiście pomijając fakt, że tak jak wspominaliśmy, X-Men Bloom nawiązuje do tych klasyków, tych oryginalnych komiksów, Jacka Kirby'ego Tam Wolverina oczywiście nie było, ale jeśli, jeśli tutaj mają go dorzucić w tej formie właśnie Jimmy'ego Hudsona, który z charakteru jest dokładnie jak Logan, to jest Logan, tylko młody. I, i, i to, to, to może zagrać. Także ja nie mam nic przeciwko. Nie sądzę, żeby on odgrywa jakąś wielką rolę czy coś, ale, ale myślę, że będzie fajnym uzupełnieniem składu. No, Laury już nie, uż, nie mogą używać, no bo Laura już wystarczająco dużo ma pozycję, że może sobie być w swojej własnej solowej serii. Więc mamy Jimmy'ego Hudsona. Tutaj warto dodać, że komiksy z lat 60. nie sprzedawały się te X-Men. To była jedna z tych serii, no tak, która im tak, nie poszła. Tak. Dlatego, owszem, fajnie nawiązać do klasyki w pierwszym numerze. Ale tego nie można ciągnąć, no czemu nawiązywać do klasyki, której nikt nie czytał, więc jasne, fajnie tak nostalgię wywołać, ale jednak w tej drużynie brakuje tak zwanego wildcard. I Hopeless no. próbował to robić z Laurą i tylko, że on to oczywiście tak bardzo przesadzał in your face, bo jest extreme, bo ona wskakuje pod wiatrak i się tnie i w ogóle i Angel płacze i najróżniejsze dziwne rzeczy się z tym dzieją, było przesadzone. I teraz tym bardziej to by nie pasowało, bo jakby idea Laury jest taka, że ona ma być taka jak Wolverine chciał, żeby ona była, taka jak on nie był. Jakby Laura Wolverine chciał, żeby Laura miała inne życie niż on i Laura to honoruje. Laura ma zupełnie inne podejście do, swoje, do Gabi niż Logan miał do niej. Laura ostatnio założyła ten kuloodporny kostium i zachowuje się zupełnie no, Laura inaczej. Laura nie zabija przede wszystkim. Laura nie zabija i Laura zachowuje się kompletnie inaczej, więc ona trochę już nie pasuje do tego, żeby być tym wild card w, tej, w tym zespole. Dlatego przy wrzuceniu tutaj Jimmy'ego Hudsona, który jest tak jak mówisz dosłownie Wolworinem, to jest yy, po prostu wykapany synek tatusia. Jest jak najbardziej odpowiednie. Będziesz miał tego wild card, tego w razie czego zabójcę. X-Men zawsze potrzebują swojego mordercy, co było pokazane wielokrotnie. Będziesz miał gościa, który będzie mógł romansować Jean. Będziesz miał gościa, który będzie nie przestrzegał zasad. I to jest. To, 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 ale to jest, to jest też klasyka jakby tego późniejszego X-Men. Tak, Klermonta, ale tak jak wspomniałem, w sumie X-Men Gold nawiązuje do Clermonta, ale nawiązuje też, jak w sumie omówiliśmy, do Widona w dużej mierze, do tych późniejszych też tytułów. No tak, do tych lat dwutysięcznych powiedzmy, Zgadza się. Natomiast tutaj faktycznie jeżeli już mamy ten zespół w takiej formie to warto wrzucić w to jeszcze Wolverina, no bo to on odpowiada w dużej mierze za to, że X-Men z najmniej czytanego komiksu doszło do lat 90, gdzie top 10 to było X-Men. No nie ukrywajmy, czy ktoś lubi Volvorina, czy nie, on był najpopularniej do dziś jest najpopularniejszym z X-Men, więc ma to sens. A, i jeszcze tu warto zaznaczyć, że skoro mówimy o klasyce, to też bardzo ładnym ukłonem w tą stronę jest to, że w jakiej historii pojawia się Jimmy Hudson, no z kim będzie walczył, z Windigo, no, tak. a, a w jakiej historii pojawił się po raz pierwszy Wolverine, kiedy Hulk napierdalał się z Windigo i w to wszystko został rzucony Wolverine, pierwsze pojawienie się w historii Wolverina, więc to jest nawiązanie do klasyki w nawiązaniu do klasyki. No i ta walka jest bardzo podobna też, to trzeba zaznaczyć, I no jest w mrozie <laughs> tak, tak, i tak, tak, no, tak, no, tak dalej. Tak, Windigo generalnie to. kręci się w takich klimatach, więc to... No chciałem was zapytać, co myślicie o ostatniej stronie tego komiksu, dlatego, że pojawia się, jak gdyby po historii z Jimem Hudsonem, pojawia się e, zatytułowany More Things To Come in X-Men Blue i dostajemy kilka, jak gdyby Urywków z przyszłości, gdzie są teasowane różne postacie. Jak gdyby pierwszy z nich przedstawia pięść zaciśniętą, z snikt charakterystycznymi wysuniętymi szponami, czyli po prostu Jimmy Hudson dołączy do X-Men, co jest oczywiste, prawda? Tam niżej mamy. No jest Chamber, Skin, Jubilee, Jubilee, czyli jakieś nawiązanie do Generation X, zdaje się. Tak, to prawda. Tak, jest nawiązanie do, tej do tej... szkoły w końcu, bo tam zdaje się, i, i Chamber też ma być, także ale ten, tam widzę, że jest skin Angelo który tam zginął w międzyczasie nie hmm, wiem, polepszył się, 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 się albo co, cholera wie no potem mamy tą kurwa, znowu oni, ja pierdolę, jak ja ich nienawidzę ten to <grym> ci z przeszłości to Brotherhood z przeszłości, ja pierdolę. tylko, że to jest tak głupie z tym Brotherhood z przeszłości dlatego, że ostatecznie wyszło, że tak naprawdę tylko Rejs i ten syn Xavier'a byli źli i ten syn Xavier'a kontrolował umysły pozostałych i mam, to znaczy w tej historii oni z, on znowu będzie kontrolował Umysły dokładnie tych samych gości, to trochę debilne, szczerze mówiąc. No, Bendy to tak napisał, że on się co chwilę potem cofali, czy nie, po, potem z powrotem szli w przyszłość Jak i zaczynali od nowa. sobie no. wysyłali, tak. Ale... Tak, tak, więc zacznij od nowa, no, i po prostu wrócą nie, nie znowu. Oni, to jest oni, strasznie. Ja w ogóle ich nie lubię, bo to jest tak nudna ekipa po prostu. Mam nadzieję, że się pojawią na jeden z zeszyt i ich zajebią wreszcie i się nie tak będzie. Że mi się pojarać. bardzo podobało o tych tylko. Jak się pierwszy raz pojawili, to mi się bardzo podobali i z każdym następnym ich pojawieniem się, z każdym następnym zeszytem coraz mniej ich lubiłem i na tym etapie po prostu nie chcę ich spowodować. Jedna rzecz, tak. która mi się naprawdę podobała, to był ten wielki e, żywiołek e, lodu, Takie który i ożywę, tak. miał się bał cały czas, że on się stanie tym. To, to, to było spoko, ale nie widzę. Nie, nie widzę, nie widzę tego, wiecie, nie widzę tego zorna, czy, czy tej zorn, która tam jest. No się bo ale miała. ona już jej nie było później. Od kiedy ona, nawet jak oni a powrócili, fakt, to już no, jej racja, nie było. Ona racja, się już, już ta jasno, historia jasno. skończyła. Mi się tam tylko podobało, jak ja tutaj nie widzę rejza za to. I, a mi się, Dzięki Bogu. Ja myślę, że, że, że zadziałał motyw Wolvorina, bo Wolvorin domyślił się, jak zabić rejza. Jest ten motyw, jak on patrzy na. Rejza i myśli co to jest mój sens mystic I will never have sex again. No i skoro od zginął, zginął, to się sława dotrzymał i Reiz nie powstał. Voilà, nie ma Rejza. Także Mówię, jeden gość, jeden gość załatwiony permanentnie. Teraz jeszcze tylko, nie no, Xavier już zdążył zrobić dziecko Mystic bo w testamencie było zapisane, że kiedyś wzięli ślub. Tak, Xavier tak, i Mystique, tak. więc już, no, niestety, Jezu. tego dzieciaka się nie wyretkonuje w ten sposób. No, kto, kto jest tam mm. na tym. A, a okej, okay, to jest Molly, tak? Na, na pierwszym planie mm -hmm. Okej, okay, dobra. No, no nic, trudno. I ostatni panel przedstawia kogoś, kto wygląda jak. Eh, Grant Morrison. To znaczy, wygląda jak. <laughs> Wygląda jak profesor Xavier i prawda, on używa swoich telepatycznych myśli, żeby wezwać swoich X-Men. I to jest pytanie oczywiście, czy to jest, e, czy w jakiś sposób, czy wiesz, co, co, co to za profesor Xavier, czy on wróci w X-Men Blue? Jakby, te, troszeczkę to przerabialiśmy, to raczej właśnie, nie... wiem. czemu nie ma newsów jeszcze żadnych, że o nie, profesor Xavier, Xavier wróci, mm, zapowiedziane już jest, no... Wygląda zbyt demonicznie, żeby to był tak. Znaczy ja wam Gilles powiem, Xavier, moja więc... teoria jest taka, że to jest Xavier z linii czasowej X-Men, tej, z której ich tak. wyciągnięto i on chce Aha. ich tam z powrotem przyciągnąć, a co, bo coś tam się ostro posrało przez to, że ich tam nie ma. I ja mam wrażenie, że to jest Xavier, który przez to trochę jest znaczy on i tak był skurwielem, jeżeli ktoś się zastanowi nad jego całym żywotem, ale tutaj te jakby... przestał być nim tylko po cichu i zaczął być, że tak powiem na wieczku. I to jest Xavier, który jest skurwiony, że go zostawili ci X-Men z całym syfem i chce ich z powrotem. Także myślę, że bo to ma sens, to ma sens, bo mówiliśmy o odwróceniu tej monety i teraz Magneto będzie tym dobrym, a Xavier będzie tym złym, bo to będzie Xavier z tej innej rzeczywistości, który stał się skurwielem, większym niż był, a Magneto z kolei po śmierci tutejszego Xavier'a ma no inne... Mówię, nie pierwszy raz jeszcze, Więc będzie dokładnie to, o czym mówiliśmy, czyli starcie X-Men pod wodzą Magneto z demonicznym Xavier'em. Ja no, według mnie to tak to widzę. No, mamy podobna sytuacja, co w Infamous Iron Man, gdzie, gdzie mamy dobrego Duma i złego Rida Richardsa, nie? Tak tutaj będziemy mieli podobnie. No i mamy jeszcze Kirby Krakos w tle, żeby bardziej potwierdzić teorię, że to będzie klasyczny Charles z poprzedniej linii czasowej. No, fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Jaram się trochę tym, szczerze mówiąc, tym wszystkim. No, poza tym Brotherhood z przyszłości, to mam wyjebane zupełnie no tak. na to, ale cała reszta mi się podoba. Ale podoba to mi się po raz... Podoba mi się powrót w ogóle Generation X. Fajnie, że w ogóle przypomnieli sobie. Chamber nie tak dawno temu parę razy gdzieś tam się przewijał. No, to Chamber jest, tam wiesz, to jest zawsze, zawsze był taką ofiarą losu, który tak. gdzieś tam był i cierpiał, a, Ale... a teraz wygląda, że wiesz... wrócił do swojej najbardziej klasycznej postaci i, i tyle. Ja czekam co raz na powrót Davida, więc Legiona w sensie, bo to... Także bar bar tak, bardzo bym chciał powrót Davida, natomiast to po raz kolejny nam pokazuje jak oni poważnie podchodzą do powrotu X-Men. Marvel ma pełną ofensywę X-Men, ilość tytułów, jeszcze pogadamy z, na pewno z Adamem o pewnym innym komiksie, gdzie również tak. X-Men są pr prominentni po prostu w nowym story I to chyba najbardziej klasycznie tak, jak się tak, Także po prostu wszędzie widzimy to, że Marvel poszedł w pełną ofensywę z X-Men i nie wiem, jakby ja jestem przekonany, że im się to opłaci. X-Men, już rozmawialiśmy o tym ostatnio. To jest ich flagship obok Spidermana i to, że przez te lata z zatarcia z Fox i tak dalej, no nie, nie, nie najlepsze decyzje podejmowali, ale ja wam mówię, że zaraz będziemy widzieć, że to już widzimy w wielu miejscach top sellery i X-Men będzie tym, co Marvela znowu sprzedaż według mnie wyciągnie do góry. Bo, bo no, to jest coś, czego ludzie chcą i co ludziom się podoba i do czego ludzie mają ogromny sentyment, więc. No to jest taka marka jak Batman w DC no. tak naprawdę. To jest marka, która potrafi sama z siebie produkować pieniądze i jedyny powód, dla którego jak gdyby ją zaniedbali, czy jak gdyby próbowali ją odsunąć na margines, no to są te kretyński bullshit z Foxem, że o, nie będziemy wspierać kogoś, kto na tej podstawie tego robi filmy. No ale zrobili Legion razem, Legion okazał się wielkim sukcesem, buzi, buzi, buzi no. na zgodę i teraz... No i nagle, nagle tak. i pojawiają się nowi mutanci, no przecież ee, ten, będziemy mieli nowy, nowych mutantów, choć Córka właśnie. Deadpoola nagle okazała się mutantką no A nie Inhuman bo, bo czemu nie już teraz Więc teraz tak, już spokojnie robimy nowych mutantów Ale najlepiej to wiecie co To tych mutantów wrzucajcie do każdej historii Do której się tylko da bo, bo to będzie pewnie ją sprzeda Także nie, ja jestem zachwycony tym I uważam, że to jest świetny ruch No ja się stęskniłem za takimi Bardziej klasycznymi X-Men Dlatego, że ostatnie te inkarnacje Były troszeczkę zbyt dziwne dla mnie I to mnie bardzo cieszy ja jeszcze na sam koniec dodam taki szczegół, że też bardzo podobają mi się kostiumy tych młodych mutantów i cieszy mnie to, że, bo poprzednie były zaprojektowane przez Marka Bagleya i wyglądały okropnie, a teraz wyglądają bardzo fajnie i Jean ma fajną fryzurę, więc moje małe fanboyskie serduszko się cieszy, jak, jak patrzę na ten komiks. A to ja tylko na szybko powiem, że ja się jaram komiksem Jean Grey. Że ze wszystkich y, o Mutantach obecnie, no bo już X-Men Blue, X-Men Gold dostaliśmy, jakby to wiadomo, to są te najbardziej sztandarowe, tak? To, to są flagshipy. Natomiast jeżeli mówimy o tych, których jeszcze nie dostaliśmy, to się najbardziej jaram. No wiem, że Generation X może być ciekawe, ale ja osobiście o dziwo jaram się komiksem z Jean Grey. Nie byłem wielkim fanem tej Jean Grey klasycznej, właśnie tej, która była. Jezusem, ale, ale Patrząc na to, jak Hopeless pisał Spider-Woman, solową serię I patrząc na to, kim jest ta Jean Grey W dzisiejszym świecie i co ma przed sobą I co ma za sobą I jaki cień się nad nią rozciąga Autentycznie jaram się solowym komiksem o Jean Grey no, tym bardziej, że to było powiedziane, że to ma się skupić na tym, co Jean Grey robi po pracy, jakby kiedy nie jest liderką tutaj tej ekipy X-Men. Także mam nadzieję, że to będzie pisane trochę jak Spider-Man. Tylko, że oczywiście z tym bagażem, który nosi Jean Grey, wiedząc, co tam się z nią działo w przyszłości, w teraźniejszości czy w przeszłości. No, wiadomo. I w to, jak jesteśmy przy X-Men, to jeszcze pomówmy sobie o Weapon X, czyli kolejnej jedynce związanej tutaj z naszym Resurrection. To Oskar ty zacznij może, bo pewnie to by się podobało bardziej. Tak, jeśli chodzi o scenariusz, nie był on jakiś powalający ten początek z robotami, które nagle ciachają Logana, był dziwny. Aczkolwiek te przemyślenia Oldman Logana nie były złe, podobał mi się jego, jego relacja z Cybertofem. Znaczy, może nie tyle. Te dialogi były z Cybertofem całkiem fajnie napisane, natomiast bardziej to, co ona obiecuje, bo jakby obaj panowie są w zupełnie innym miejscu. Cybertof tu mówi do Wolworina. Że próbowałem ci od 100 lat zabić, dlaczego mam ci pomóc? I Wolverine o dziwo odwołuje się do jakby człowieczeństwa Sabertuffa, bo wie dobrze, że Sabertuff jest dzisiaj już innym człowiekiem. I jak mu kiedyś, jakby mu powiedział o dziewczynce, która została pocięta na części, żeby zrobić z niej morderczego androida, czy tam cyborga, czy cokolwiek, no to w tym momencie kiedyś Sabertuff by to wyśmiał powiedział, że sam by tak mógł ją zamordować. Ale dzisiejszy Sabertuff jest kimś innym, i chciałbym zobaczyć. Jak to ci, ci dwaj emeryci w sumie będą <grym> ze sobą współpracować na tym etapie, już mówić o największym problemie tego, tego komiksu, czy przejdziemy nie, nie, do tego nie, zaraz. to Zostawmy na sam koniec. Okej, okay, no to poza tym nie była to jakaś wybitna seria, ale, ale uważam, że może się fajnie rozwinąć. Um, było okej. Okay. Fajnie się czytało i fajnie minął czas na kibelku. I to tyle. Ja tak, tak przeczytałem, tak <grym> schodziłem. Okej. Okay. Znaczy to jest coś, co to jest coś, co może się no, rozwinąć. A, gdyby ten cały tak. motyw z tymi robi, robotami, ten cały motyw z robotami, które mordują po prostu i pojawiają się nagle z dupy, był beznadziejny. No, <laughs> no, no właśnie. To, jakby ten początek mnie chwycił, to może bym pocztał tego inaczej, bo faktycznie ta relacja z z Loganem była nawet spoko. Ale to było tak, że siedzi Logan nad tą rzeczką i sobie coś tam rozmyśla i nagle przychodzą na coś turyści i mówią, ej. Dziadu, pokaż nam drogę. On mówi, dobra, idźcie tędy. On, oni mówią, ale jesteś, jesteś spoko jednak. I sobie myślisz, to no, fajna sytuacja. A potem nagle mordercze roboty. To tak naprawdę były mordercze zborgi I takie super nowoczesne, że ich nawet nie wyczuł. I sobie myślisz, okej, okay, super, no, to, to jest takie, no, widziałeś to masę razy, jak, jak Wolverine bije się z jakimiś robotami, jakimiś Sentinelami czy innym gównem. I widzisz tutaj kolejny raz i... No nie wiem, to wiesz, to po prostu nie zapowiada się na razie na nic, na nic ciekawego. No nie wiemy no, dokładnie bo. do czego to prowadzi. Oni chcą zebrać DNA tych gości, DNA Hulka i przecież ma powstać ten Weapon no, of ten, Mutant to. Destruction, czyli Halki połączony z Wolverine'em. O, gówno newsy. Więc, Ale w, w ogóle tego Weapon of Mutant Destruction, ktokolwiek to wymyślił, musiał być z siebie dumny. <laughs> Cały dzień za perfekcyjny. Ale to do tego inny. prowadzi w pewnym razie. No, no, to no tak, tutaj pokazują jak ci super demoniczni, szaleni naukowcy tam wyciągają szynkę, szynkę My z rozumiem, to i... było tak dziwne po prostu. Jak, no spoko, no, wystarczy daj ten kawałek mięsa, tak się tego tanka. Czemu on tak? go tam wrzucił w ogóle? No, przyjść, jak... no, to było, to, nie, to było prostu głupie. No to jest maszynka do wysysania DNA, DNA, DNA. Tak, okay. bo to tak działa. No nie, no, to, nie, chwyciło mnie po prostu, ale to też może, może to być związane z tym, że... Z tym czymś wizualna. Tego zeszytu była daleka od e, oczekiwań. Znaczy, no może to jest złe określenie, w sumie, bo tego właśnie. Może chcą z tego, może chcą z tego kawałka mięsa zrobić szynkę, która się nigdy nie psuje, Nig dlatego że ma chiny właśnie, szynka którą kroisz, a ona potem odrasta i dalej masz ten sam kolekcjonki. Zajebista. No, szkoda, że ludzka. Człowieku, czemu, czemu nikt na to nie wpadł jeszcze? I tak Mówisz, naprawdę chcą rozwiązać te, problem głodu. Na Z Deadpoola to nie byłoby siły zrobić coś takiego, bo Deadpool jest obleśny cały i pokryty rakiem. No wiesz, był dokładnie motyw, kiedy Angel został dorwany głodem od jeźdźca apokalipsy i Deadpool sobie od, odciachał kawały ciała i go nim karmił. Angel nie wiedział skąd się biorą te części, ale ale zjadał, bo był taki wykończony. Także no. hej.

Wróć kiedyś do nas. Nie no, ale, ale tak, no, gdyby, gdyby oprawa wizualna tego komiksu byłaby lepsza, to prawdopodobnie nawet ten motyw z cyborgami jakoś dałoby się łyknąć. No, może A... klimat po prostu byłby jakiś tego komiksu faktycznie, gdzie masz opusz masz las, środek lasu, i nagle roboty atakują, to by dało radę jakoś ciekawie przedstawić. A tutaj masz tą plastiklanda, jak zwykle. Sobie... No, pewnie. No, ja, się, ja się wysilałem, żeby, żeby, żeby to przebrnąć, tą część. Mówię, dialogi były fajnie napisane, ale, ale no, jest ta część, która się już odrzuca od tego komiksu i będzie odrzucać cały czas. No, to, to Bardziej, się bo się kobiety pojawią ja, w ja chcę, ja chcę tutaj zwrócić uwagę na coś. Włączcie sobie okładkę tego komiksu i popatrzcie na tego Wolverinea w tle i ja nie jestem pewien, czy Greg Land wie, gdzie się znajdują dziurki od no, no To jakiegoś kota on to odrysowywał. Od tego bista kotka. Ta jedna dziurka jest tak bardzo wysunięta i Wygląda to bardzo niezdrowo, jakby wziąłem, jakby wszystko gra, znaczy ten, ten, jesteś ten, ten chory równe, czasem. Co, co jakiś czas widzisz jego, jakby, i, czasami mu się twarz kompletnie zmienia, jakby wiesz, model odrysowywany był inny po prostu. Widzisz, a tutaj on jest od kota odrysowany, a w innym miejscu od małpy, tak jak powiedziałeś, więc... No wygląda jak, e, wygląda jak z planety małp. Ten, jak pamiętacie, był ten y, kapłan pla no. na planecie Małp, tak, w tej tak, klasycznej tak, 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 serii. Tak tak, 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 masz rację. No to wygląda, w kilku takich scenach, szczególnie jak jest przerażony, czy coś, to wygląda dokładnie jak ten kapłan z planety znaczy, Małp. Masakryczne jest to, jak Greg Land przy okazji rysuje też Lady Destrek, bo jej się w ogóle poznać nie da. Nie, sorry, mylę się, to nie jest najstraszniejsze. Wiem, najstraszniejsze jest, bo przeglądam ten komiks, jak Logan przypomina sobie Weapon X. I przypominam sobie Saber Tufa, ok. Deadpoola, no spoko, jak Gregland nie musi narysować twarzy, to pół biedy. E, Nuka i X-23. I co jest bardzo istotne, to jest Laura Kinney, która powinna być tutaj na tym obrazku, skoro mamy ten kostium, czyli ten motyw z Weapon X, mieć 13 lat. Może. Ziom, to jest alternatywnego uniwersum i po prostu, wiesz, tam było inaczej. Hmm, Okej. Okay. Langverse. Langverse, tak. Zaraz Langverse. pogadamy o wszystkich alternatywnych, scenarzystowych uniwersach, ale, ale tak. Nie no, masz tego dziadka, który krzyczy na Wolverina, to już po prostu nie wiem, mam ochotę wpisać w Google old guy with grumpy old guy, czy coś takiego. I... To, old redneck. Old redneck, tak. <laughs> tak. Także no... Tak, to jest problem, bo ten komiks mam wrażenie, że mógłby być naprawdę spoko, Greg Pak nie jest złym scenarzystą i mógłby naprawdę nadać, no mówię, on nieźle pisze te dialogi pomiędzy Loganem a Sabertoofem. z tego mógłby być fajny klimacik całkiem, ale po prostu ta uprawa no, będzie sprawiała problem, żeby cieszyć się z czegokolwiek, to, to absolutnie się zgadzam. No dobra, słuchajcie, to, jak, to jeszcze w takim razie, jeśli już jesteśmy przy tych X-Men, to odhaczmy w ogóle temat X-Men i dajcie znać jeszcze krótko, gdzie tam się X-Men pojawili w tym tygodniu. No, pojawili się w. Mówimy. M, pojawili się w e, Spider-Mania. Renew Your Vows. No, okej, okay, ale ja o tym nie wiem, bo ja nie czytałem. Teraz, teraz mi wytłumaczcie, co się, co, co, czemu się pojawili i co tam z nimi jest. Już, już ci tłumaczę. Yy, otóż dowiadujemy się o tym, że uniwersum Renew Your jest tak naprawdę rozwidleniem od tego głównego uniwersum Marvela i wiemy dokładnie, w którym punkcie to rozwidlenie się dokonało. I tutaj ma oczywiście spoiler. Yy, tak jak mieliśmy Civil War i się pojawił ten akt o rejestracji superbohaterów, to w, w głównym uniwersum to oczywiście doszło do wojny domowej, wszyscy się ze sobą prali i nic nie było tak jak zwykle, a Spider-Manowi się całe życie rozjebało praktycznie, bo postanowił, że będzie dobrym pomysłem zawrzeć pak z szatanem. Natomiast w tym uniwersum się wydarzyło kompletnie inaczej, dlatego że w tym uniwersum profesor Xavier postanowił, że będzie, że zaproponuje alternatywną ustawę gdzie będzie, gdzie superbohaterowie będą się, jak gdyby, samo cenzurować, czy samo pilnować i e, Profesor Xavier będzie, jak gdyby, pilnować tego wszystkiego, żeby nikt tutaj nie wychodził poza linię i żeby wszystko było jak gdyby cacy, a, ale rząd o niczym by nie wiedział, więc jak gdyby jest, jest, taka, jest taki kompromis pomiędzy tymi dwoma projektami i w związku z tym nie jest do końca wyjaśnione, jak to się stało, ale w związku z tym, na przykład, e, Jean Grey rzuciła Cyclopsa. Oh. I Jean Grey postanowiła, że skoro już rzuciła Cyclopsa, to nic jej nie powstrzymuje przed związkiem z Wolverinem. I z Wolverinem mają córeczkę. I są z szczęśliwą rodziną. Co jest w ogóle, jakby ten cały komiks, to jest takie stare shipy z Marvela zrealizowane. <laughs> w każdym razie mamy klermontowską obsadę X-Men i przez cały komiks pojawia się Magneto, który jest zły i dowodzi wiesz, bractwem złych mutantów którzy chcą zniszczyć wszystko i są tacy super źli i w każdym razie oś samego komik sama historia w komiksie opowiada o tym jak to profesor Xavier odzywa się do Petera Parkera podczas tam jego, jego urodzin dosłownie, że chciałby żeby jego córka która posiada Supermoce, trafiła do jego szkoły no, bo e, może być postrzegana jako mutant. Nie jest mutantem, ale może być postrzegana jako mutant, więc lepiej, żeby była tutaj. No i, e, no i oczywiście Mary Jane nie przyjmuje tego dobrze, bo no ja, mu, ja, jej, ja jej zapewnię normalny dom i tak jasne. I, I wtedy Cyclops jest super czarujący do Mary Jane i mówi, że no wiesz, to nie jest do końca tak, że profesor Xavier ma takie super czyste intencje. Bo on jest trochę skurwysynem synem Tak <laughs> naprawdę on tutaj występuje. Tak. I on, on tutaj trochę występuje jako posterunkowy, który po prostu chce pilnować waszą córkę, żeby nie wyszła poza linię. Bo mamy tą tajną ustawę e, o, wiesz, o samocenzurze superbohaterów. I w sumie i pod koniec, sam koniec pojawia się magneto i rozpierdala wszystko, i okazuje się, że jeszcze było, byli zdrajcy wewnątrz X-Men. I. Wow. W, su w sumie ten komiks to jest minimalnie o Spider-Manie. Jest przede wszystkim o X-Men klasycznych, tak, takich Claremontowskich. Tak. I czyta się to strasznie fajnie. Jak gdyby fajnie się te światy dwa e, ze sobą pasują. Jak gdyby, wiesz, jak się pojawia e, Spider-Man i Spinneret i sp Spider-Link pojawiają się e, nie, w żaden sposób się nie wyróżniają z tłumu. Pasują idealnie do kolorytu. I i tak, i oczywiście e, Spiderling, czyli ta córka, e, córka Parkerów natychmiast z, y, nawiązuje kontakt z córką Wolverina i Jean Grey i utrzymuje się dalej ten klimat takiego, wiesz, uroczej sielanki, który się utrzymuje przez całą serię, natomiast chcę coś powiedzieć na temat kreski, bo w którymś z poprzednich po podcastów wyjątkowo chwaliłem, i tak trochę zmieniam Uf, zdanie wreszcie, ja myślałem, że po prostu ja jestem dziwny, ja nie cierpię tego rysownika, to jest Ryan Stegman i ja po prostu, to, to mnie powstrzymałem przeczytaniem tego komiksu, po prostu spojrzałem i mówię nope, okej, okay, dobra, sorry, ja tak reaguję jak, jak, jak widzę Stegmana nie, bo jeśli chodzi, jeśli chodzi o na przykład, wiesz, o rzeczy, które ja chwaliłem wtedy, czyli na przykład, wiesz, sposób w jaki prezentuje ludzkie ciało, jak gdyby super bohatera i tak dalej, to dalej mi się podobają tylko on ma jakąś dziwną tendencję rysować ludziom głupie miny, I to takie nieludzko głupie miny. I, I wiesz, jest, jest, jest taka, jest szczególnie Magneto, który przez cały komiks wygląda jakby miał zatwardzenie. Tak. Więc, no tak, to, to jest coś, co chciałem cofnąć w tym momencie. A, jest, jest, jeszcze jeden jest jeszcze jeden moment, w którym zdaje się, że Spiderling właśnie ma wyglądać na zdziwioną, czy coś takiego. To jest podczas urodzin Petera Parkera. E, e, wygląda jakbym dostała lobotomii nagle. A, no, no, natomiast tak, w tym komiksie dalej jest oczywiście urocze relacja między Spidermanem a Mary Jane, to się nie zmienia w, na urodzinach. Ale tak jak mówisz, większość tych komiksów jest X-Men i, i sielanka sielanką, ale komiks zaczyna się od tego, że Magneto morduje Banshee. Dokładnie od tego się zaczyna, że zgniata Banshee kontenerem. Więc... No tak, tylko że mówi to wiesz, tymi klasycznymi x-menowymi, kiczowatymi tekstami. <grym> Nie, on jest absolutnie <grym> tym kręcącym wąsem vilanem, Magneto, to jest abs jak śmiesz, wiesz, wyzywać mistrza tak, magnetyzmu, jest ten, i. Tak, Magneto, który chce zabić ludzkość. To, to się, jakby. No, nawiązanie do tego. Znaczy, pamiętajmy, że w tym świecie również cały czas był motyw z regentem, więc był ten rozłam. No i jeszcze, oczywiście, regent, który zarąbał większość bohaterów. X-Men gdzieś tam na uboczu sobie żyją, ale Avengers na przykład nie ma w tym świecie, bo regent ich pozabijał. Więc to, to się nie zmieniło. Jeśli chodzi o X-Men, to jeszcze warto powiedzieć, że Cyclops powiedział, że. Przez Xavier'a jego związek się rozpadł z, Mer z Jean Grey, ale nie powiedziane dokładnie co Xavier zrobił w związku z tym, więc ogólnie Cyclops tak, to... tutaj nienawidzi Xavier'a, uczy w tej szkole etyki, to jest bardzo, bardzo też ciekawe, a jednocześnie bardzo... Grzecznie mówi cały czas Mary Jane, jak wielkim chujem jest Xavier. On używa bardzo grzecznych słów, ale jakby ton wypowiedzi i jego opinia o Xavierze jest dosyć jednoznaczna. Co, co jest dosyć dobrym odbiciem tego, co w końcu Cyclops uważał o Xavierze w klasycznym uniwersum. No ale tak, to jest kolejny dowód na to, że X-Men są wszędzie teraz. I, i teraz, nawet, do New York Vows. Ej, kolejny klasyczny X-Men. Tak, tak jak Adam powiedział Clermontowi, bo zarówno Cyclops ma ten swój niebieski kostium, Jean Grey ma ten dziwny pół czy jak to się nazywa to coś, co zakrywa część twarzy, znaczy nie twarzy, głowy. Masz Xavier'a na swoim latającym żółtym wózku Shi'ar, masz Wolverina oczywiście w klasycznych ciuszkach, Magneto fioleto w fioletowych majtkach. No, wszystko jest dokładnie tak bardzo, bardzo klasyczne, tylko z tą lekkim like, what if. Dobra, to Injustice 2, czyli kolejna ważna jedynka. I kto by się spodziewał kiedyś, że komiks związany z grą będzie tak oczekiwany? Co akurat Injustice, ta pierwsza seria skończyła się tak sobie, szczerze mówiąc. Ja w ogóle chyba nie doczytałem tego nawet do końca. Nie. Już, nie mówi, już nie mówiąc o tym Grand Zero, czy, czy jak to tam się nazywało, które dokumentowało to, co się wydarzyło w samej grze. No ale początek był zacny, no naprawdę bardzo dobry i. Cieszy nas na pewno to, że wraca do tej serii autor właśnie tych dwóch pierwszych lat. Dwa chyba? pierwsze lata pisał sam, natomiast trzeci, na trzeci rok zostawił tylko synopsis, co się ma wydarzyć, a pisał ktoś inny, nie pamiętam kto. No i mówimy o tom, Tomie Taylorze oczywiście, o którym właśnie, którego chwaliliśmy i przy okazji Injustice, i przy okazji All New Wolverine z Laurą no i zaczyna nam się Injustice 2 no to Adam, ty za, zacznijmy od ciebie jak, jak ci się podobało? Znaczy najpierw jakbyś mógł streścić oczywiście co, co się wydarzyło, nie ma dużo do streszczania e, jak, jak, jak ci się to podobało? Znaczy jeśli chodzi o streszczenie, no to oczywiście zaczyna się od rozmowy Batmana z Supermanem, z tym Supermanem dawnym Hitlerem, który pod koniec gry Injustice został i oczywiście zamknięty w tej twierdzy z kryptonitu, czy czego to z było czerwonymi z czerwonymi światłami i z wszystkim więc nic nie może zrobić i Wiesz i y, Superman i rozmawiają ze sobą, y, i Superman tak, a Batman, a ty siesz, jesteś beznadziejny, jesteś tylko małym płaczliwym chłopcem. I byś ty, ty to byś najchętniej kontrolował wszystko, nie to co ja. <laughs> I, i, e, i oczywiście e, Batman tak jak gdyby odpowiada mu w miarę racjonalnie, jak gdyby w żadnym momencie Batman nie przegrywa debaty z tym Supermanem ale wychodzi taki trochę smutny no i e, wpada Harley Quinn która oferuje mu e, cupcake'a <laughs> i i e, i Batman mówi, że no, Superman miał sporo racji, ja jestem trochę chujowy i nie widzę tego tak jakby, więc wiesz, musimy coś zrobić. I co ty powiesz na to? I w tym momencie mu przerywa. Tak, jasne, przemyślę nad tym, czy będę Robinem. <laughs> więc jest, jest, jest bardzo dużo tego samego humoru, który pojawił się w e, pierwszej serii Injustice, w pierwszych latach. No i potem, e, właściwie tutaj będę kończyć streszczenie, bo Harleykin wyrusza do. E, e, Miejsca do kryjówki do Arrow Cave. Do, Quiv zdaje do quiver. Się. Quiver. Przemianowanej przez nią zresztą. Tak. I wtedy pojawia się, wiesz, Suicide Squad z Amandą Waller i ją aresztują i, i to tyle. No tak, i mamy genezę Suicide skład w tym uniwersum, jakby nie patrzeć. Tak, z tym, że trzeba to zaznaczyć, że to jest wydawane drogą cyfrową, więc tak jak, tak jak przy poprzedniej serii, będziemy, nie będziemy dostawać całych zeszytów, tylko co tydzień takie pół zeszytu, mhm. które jest, wiesz, które, wiesz, niby jest 20 stron, ale tak naprawdę jest ich 10, bo one są rozbite na dwa, tak żeby na Ekranie iPoda mini to się ładnie wyświetlało. No tak, tak. I... No dlatego myślę, że nie będziemy na pewno tego omawiać co tydzień, bo, bo byśmy chyba, że coś ważnego się wydarzy, raczej wrócimy do tego tematu już tam za jakiś czas. Ale jak, jak to oceniasz jako start po prostu? Myślę, że to jest dobry start. Przynajmniej jeśli chodzi poziom humoru, był perfekcyjny. Jak gdyby wiesz, ki... kilka razy się naprawdę zaśmiałem. Co jest zasługą, no bo ten komiks ledwo co istnieje, jak gdyby to jest pół komiksu, tak naprawdę, pół zeszytu. E, natomiast jeśli chodzi o samą historię, no to e, troszeczkę moim zdaniem Suicide Squad za szybko został wprowadzony. Mogli to troszeczkę rozegrać na kilka zeszytów i to by było bardziej interesujące. Widać, że się z tym bardzo spieszą. I to, to mi się nie podobało. Ja, ja się z tym zgodzę, bo początek mi się podobał, rozmowa z Batmana super mi się podobała, rozmowa Harley z Batmanem też i tam Batman wspomniał coś o tym, że będzie jakąś radę próbował zrobić, coś w rodzaju... żeby sam, żeby on sam o wszystkim nie decydował, to żeby było kilka równym, równych z nim osób, które razem podejmowałyby w tej chwili decyzję jak świat naprawić po tym co Superman zrobił. To wszystko było spoko, natomiast to może być moja wina, bo ja mam odruch wymiotny jak słyszę Suicide Squad, i nie wiem z czego to wynika, natomiast y, to jak się na końcu pojawił właśnie Amanda Waller, witaj Suicide Squad, to było takie, Wit! po prostu nie, y, nie wiem, to może być absolutnie mój problem, a nie problem tego komiksu, przyznaję się, ale, ale nie podobało mi się to, ale to tylko mówię o ostatniej stronie, reszta komiksu mi się podobała. Ja... Ale ponownie, to jest, można by było to rozwiązać, jakby po prostu najpierw nam powiedziano, że istnieje suicide skład w tym świecie. Najpierw byśmy mieli jak gdyby troszeczkę wstępniaka jak i jakieś troszeczkę tutaj lubrykantu wsadzonego za nie, zamiast tak od razu, od razu włazić nam z Suicide Squad. Możliwe, to że to było, za szybko możliwe, było. że byłoby to wtedy mniej bolesne, zgadzam się z Tobą. E, ja, ja nawiążę do tego, co Oscar mówił, ja podobnie też mam trochę odruch wymiotny, jak słyszę Suicide Squad, bo tak, film ssał, e, Suicide Squad z New 52 ssał, New Suicide Squad z New 52 ssał jeszcze bardziej, e, aktualna seria Suicide Squad e, nie wiem czy ssała, bo przeczytałem jeden z ośmiu i stwierdziłem, że nope. Do tego była kreskówka, która też mi się nie podobała, więc nie znam żadnego medium z tych z ostatnich lat, gdzie Suicide Squad wypadłby fajnie, a wciąż uważam, że to jest ciekawa idea i chętnie bym przeczytał coś dobrego. Oczywiście wiem, że są te komiksy standerach chociażby, ale, ale mówię o powiedzmy tych aktualnych, obecnych inkarnacjach. I w związku z tym ja się jaram tym, że Tom Taylor będzie pisał Suicide Squad, bo to jest szansa, że wreszcie przeczytam Suicide Squad, który nie będzie ssał chciałbym wreszcie to zobaczyć, bo jeśli ktoś miałby to napisać dobrze, no to liczę na to, że będzie to Tom Taylor. Dlatego też mi jakby nie przeszkadza to, że go przedstawili tak wcześniej, bo bardziej mnie jara perspektywa, że, że może wreszcie dostanę fajny Suicide Squad gdzieś, gdziekolwiek. Aczkolwiek, jeśli ja mam być szczery, jeśli mnie... Bar dużo bardziej by mnie ciekawiło, gdyby Harley Quinn faktycznie została takim Robinem, czy takim, wiesz, stałym team-upem dla Batmana, dlatego, że no, to są... To jest idealne komediowe duo, to byłoby dużo lepsze więc, niż Suicide Squad. Więc to, to, bym, tego mi strasznie żal, że prawdopodobnie tego nie dostaniemy. Chociaż kto, kto wie, nie. może troszeczkę później, Pewnie może to jest na jeden tylko taki na początek. A ja mam do was pytanie, no. jak to ma się z chronologią gier? Czy to będzie, czy to znowu jest podbudówka pod dwójkę, czy to tak, jest? Prawdopodobnie tak. Czyli wniosek jest z tego taki, że w tej serii Superman się nie wydostanie? Bo Superman wy, wychodzi na wolność. Wiadomo, gry muszą być wbudowane w ten sposób, żeby mogły być połączone ze sobą i nie musiały być. Żadne, żeby ktoś nie musiał czytać komiksów. To streślam w jednym w zdaniu, tym, ja, co, jak to będzie wyglądało w grze. W grze gra się zaczyna od tego, że Superman jest uwięziony i na skutek pewnych działań się uwalnia. Tam do tego dochodzą że tak powiem, grupy trzecie, cyborg, który był na przykład fanatykiem Supermana w tym świecie, mu pomoże na przykład się wydostać. Więc to będzie w grze. Więc w tym wypadku Superman nie ma prawa wydostać się w komiksach. Czyli, czyli ale wiesz co, to, to może być tak jak, Ale wiesz, to, to jest tak samo, że wiesz, Supermana nie mogli zabić w komiksach w, kiedy pierwszy raz prowadzi Injustice, ale kilka razy byli naprawdę blisko... Więc wiesz, tutaj może być tak powiedziałem, że o uciek, ale go później schwytali, czy coś w tym stylu. Więc to też nie jest takie, wiesz, też nie ma, nie ma co wyrokować, że na pewno to się nie pojawi. Myślę, że, że raczej nie, bo ciężko byłoby... Zawsze tego może, wiesz, sterować z więzieniem. Może być na zasadzie, że bardzo blisko może być ktoś uwolnienia go, ale się nie udaje. Ale jeżeli mam osobiście stawiać, to Superman nie wyjdzie na wolność. Chociaż mogą to zrobić po prostu, że czas będzie dużo krótszy. Na zasadzie, że tylko jakby pierwszy, pierwszy rok, czy nawet mniej będzie teraz. Potem gra wychodzi już niebawem. Więc potem przejdzie znowu jakieś gówno, które będzie opisywało obu gry. A potem szybko przeskoczą pogrze, na przykład. I jeszcze ten Injustice 2 będzie tyczyło się tego, co się pogrze wydarzyło. Bo pamiętajmy, że w grze przydatuje kara z powrotem. Czyli nie będzie jej w tej części, a pojawi się w grze. A ja bym chciał poczytać o tym, jak kara jest pogrze, więc. Bo kara oczywiście będzie w kontrze do Supermana, i to będzie wreszcie trochę bardziej wyrównana siła, bo będziemy mieli. Tu, tu jednego kryptończyka, tu drugiego tutaj, więc, więc... No ale mieli magiczne pigułki, ziom, no, Które ewidentnie nie były na znaczy, to, było, to było tak Superman. ewidentnie Deus Ex Machina, to jest też takie śmieszne, dlatego że komiks miał dużo lepszą fabułę niż miały gry. Gry miały taką fabułę wymyślona szybko, że o, jak sprawić, żeby Green Arrow mógł walczyć z Supermanem, dostał no, tak, magiczną tak, no, pigułkę. No, tylko temu służyło. I... Tylko to temu służyło, natomiast wiesz, musieli w komiksach wymyślić wiesz, właściwe źródło pochodzenia tych pigułek i co to znaczy. I wiesz, to tak strasznie fajnie wychodzi ten kontrast pomiędzy scenariuszem komiksu i scenariuszem gry, który ten komiks ma komplementować. To jest. To było tak, to było tak śmieszne i ten, więc ciekaw jestem, czy tutaj będziemy mieć takie elementy. Czy na przykład to Suicide Squad nie jest tutaj, nie pojawia się dlatego, że o Harley Quinn się pojawia jako część Suicide Squad w grze, czy coś takiego. No zbroje, na pewno zbroje, które no. teraz będą stanowiły część ekwipunku w grze, które pewnie w czasie kampanii również będą się rozwijały i Batman będzie miał 10 kostiumów i jakieś inne dziwne rzeczy. To prawdopodobnie już dostaniemy przynajmniej jakiś teaser w komiksach na zasadzie, że Batman coś montuje, nowe zbroje. No, niewykluczone, że dostaniemy też trochę Damiana, bo w grze Damian i Batman się godzą, ewidentnie to widać, więc być może dostaniemy tutaj kilka. Jakby prologu do tego, to znaczy, zobaczymy historię z punkt perspektywy Damiana, który żałuje wszystkiego, co zrobił po prostu. I bo on był w tym świecie był po stronie Supermana, więc zostaniemy jakby tutaj pod budówkę pod to, jak oni w grze się godzą. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do Action Comics 977, gdzie Superman leci do For Fortress of Solitude, żeby zapytać pana redaktora, jaki jest w zasadzie jego origin teraz. Tak. I ten komiks to jest takie: Hej, czytaliście Superman Secret Origins? Bardzo fajny komiks. Teraz to kanon. <noise> no, dokładnie. <noise> nie, ten komiks robi jeszcze coś. Ej, czytaliście Supermana w New 52? Był chujowy, co? On już nie jest w kanonie. <noise> no, praktycznie. Wonder Woman i Superman już nie byli razem nigdy. W zasadzie wreszcie mamy, mamy jakiekolwiek informacje o tym, czy, czy jakoś próbę uporządkowania tych informacji e, kim w zasadzie ten Superman w końcu jest i skąd on pochodzi i wreszcie kolejna cegiełka w kierunku no, ustalenia tego wreszcie, bo ostatnio to się zaczęło robić coraz bardziej problematyczne nie? Szczególnie, szczególnie jeśli my nie śledzimy jakby tego Supermana od zawsze. Czy w tej chwili to jest w ogóle straszny bałagan, bo oni połączyli, byłem pewien, że kiedy połączą Red and Blue w tym Superman Reborn, to nie jest w zasadzie takie, że zostawiamy kontinuum e, tak jak jest, tylko po prostu ten Superman i ta Lois mają wspomnienia wszystkie. No. I teraz, jak spotkają się z kimś innym, to po prostu mogą powiedzieć, że pamiętają, jak razem walczyli u boku Batman i Superman. Ale nie, poszli w tym krok dalej i scalili uniwersa, co spowodowało, że miało to wygładzić coś, a w tym momencie totalnie wszystko pomieszało. I. Ten zeszyt zaczyna to wyjaśniać, ale jeszcze daleką drogę ma przed sobą, bo do tej pory nie jesteśmy pewni, jak historia się potoczyła. To trochę jest tak, jak było z New 52, kiedy na początku to miał być restart, a potem nagle trzeba okazywać się, że w jakiejś formie to i to jednak było kanoniczne. I jesteśmy na podobnym etapie teraz z Supermanem, gdzie. Okej, okay, związek z Wonder Woman ewidentnie nie mógł mieć miejsca. To fizycznie nie mogło być, chyba że Superman na boku skończył. No wiesz, Wonder Woman też moment. teraz retkonują przeszłość, także no... Tak. Mam nadzieję, że się dogadują okay. ze sobą jakoś, że się komunikują, nie jak w New 52. Cały ten motyw z Supermanem, który zginął i rozwalił się na plamę światła, również nie mógł mieć miejsca, ale to z kolei jak wytłumaczyć Lanę Lang obecną? Nie wiem. Dalej masz motyw z tym, dlaczego oni mieszkają na farmie, ale są tutaj redaktorami. Jest motyw z tym, że Supermana tożsamość odkryto... I on musiał wrócić, ale jak? Bo tutaj oni mówią, że Myk dalej zrobił ten motyw z fałszywym Clarkiem Kentem. Czyli to się wydarzyło, że on jakby ta ludzkość wiedziała, że Clark Kent i Superman to ta sama osoba, ale nie wiem. W tym momencie to jest straszliwy burdel z tego zrobili. I ja czytam ten komiks, i z każdym. Za każdym razem, kiedy raz czytam action comics czy Supermana. Y Każda informacja jest dla mnie nowością, na zasadzie, o mają na skrzynce napisane Kent, okej, okay, czyli oficjalnie są Kentami i zawsze byli Kentami, nie mogli być Smithami kiedyś. W innym miejscu masz, okej, okay, czyli masz zdjęcia z Perry White'em i Jonathanem i jest powiedziane, że Perry White jest ojcem chrzestnym Jonathana. Czyli znowu znają się od zawsze. Czyli z Batmanem też znają się. Nie wiem, w tej chwili dla mnie ból głowy wywołuje Superman. Ciężko mi nawet powiedzieć, czy ten komiks jest dobry czy zły, bo jedyne co robi, to tłumaczy, jak właściwie działa obecne status quo. I zgadzam się z tym, że to jest dużo bardziej przekombinowane niż było, jak się nad tym odrobinę zastanowisz, ale ostateczny cel jaki jak twórcy chcą osiągnąć i na którym zależy wydawnictwo to to, żeby był jasny i prosty origin dla ludzi, którzy zaczynają czytać, więc za każdym razem, kiedy będą z powrotem odnosić się do pierwszych lat Supermana czy czegoś w tym stylu, to będą używać tego nowego, wykreowanego originu przez Mr. Mix, Mixa Spytlyka natomiast nie będą, nie będą sięgać do Lois and Clark, czy do śmierci tego Supermana, czy do innych wydarzeń które mogą być mylące. Mam pewne wątpliwości, dlatego że nie muszę wiedzieć wszystkiego. Jakby w komiksach nigdy nie musisz wiedzieć wszystkiego. To nie jest ci potrzebne, żeby cieszyć się historią. Ale na przykład, patrząc na to, jak czasami zachowują się niektórzy bohaterowie w związku z nim, fajnie byłoby pewne fakty wiedzieć, bo one często powodują, dlaczego Batman na przykład w danym momencie może zachować się tak do Supermana, a nie inaczej. Znaczy, Batman to akurat zawsze zachowuje się tak samo. Ale wiadomo, są inne postacie. Ja na chciałbym wiedzieć, czy był ten motyw z Supermanem i Clarkiem Kentem. Bo to jest dosyć istotny element fabularny dla tego, kim dzisiaj jest Clark Kent. Czy faktycznie jest uznawany za gościa dzisiaj, który się ukrywał, wiesz, tam trzy lata, czy ileś tam przed strachem, przed atakiem terrorystycznym, czy jak to wytłumaczono, ten cały motyw z McSplitykiem i tak dalej. Czy to było, czy to nie było? Jednak trochę informacji by nam się przydało, bo inaczej, no przede wszystkim ten Superman nie miał relacji z innymi bohaterami. Więc no teraz no, ma potrzeba nam teraz no nie ja wiem potrzebujemy trochę wyjaśnień szczerze ja, ja nie potrzebuję wyjaśnień, ja, ja bym wolał żeby po prostu olali to i poszli dalej bo bardziej mi boli to ile czasu poświęcają na gmatwanie tego dalej niż, niż to, że, że w ogóle to się zrobię pogmatwane, bo ja jestem w stanie dużo wybaczyć jeśli chodzi o Continuity i kupić jakieś retkony robione na kolanie ale kurczę, serio wolałbym w, to miejscu, w, tym, w tym miejscu czytać po prostu o czymś innym, tym bardziej, że Action Comics to jest ten komiks, gdzie jest więcej takich typowo supermenowych pojedynków z jakimiś przeciwnikami. E, jeszcze tamten się Luthor pojawia wolałbym czytać o tym szczerze mówiąc, a nie grzebaniu w przeszłości Superman, mogliby wydać po prostu jakiś one shot Superman Secret Origin 2 i gdzie by mogli to ustalić, jakiś annual czy coś no, takiego bym chciał, jakiś jeden, jeden giant size tak, absolutnie to by mi wystarczyło, gdzie po prostu Superman, miałeś ten motyw, że on siedział w tej fortecy i sobie przypominał, daliby to jako annual, który ma 40 parę stron cały komiks to byłby Superman w fortecy który najważniejsze wątki swojego sobie życia przypomina i koniec, nic więcej nie trzeba ale mogli, ale jednak, jeżeli nie wydać czegoś takiego, to będą do tego wracać i będą to odkręcać i będą próbowali różne rzeczy robić, więc wolałbym, żeby było dokładnie tak, jak mówisz, za jednym razem walnimy Anual, który nam wszystko powie, okej, okay, zginął od a zrobił parę takich kluczowych elementów, okej, okay, wiemy mniej więcej, to jest nasz Superman Go. No, takie rzeczy są dokładnie. troszeczkę standardowe w komiksach, szczególnie w DC, kiedy było kryzys na nieskończonych ziemiach, no to powstała zupełnie nowa ziemia, która się nazywała Cóż, nową Ziemią, i ona jak gdyby łączyła w sobie historię Ziemi 1 i Ziemi 2, ale Superman z nowej Ziemi był praktycznie tym samym Supermanem co ten z Ziemi 2, więc trzeba było kilku zeszytów, żeby wyjaśnić, jak on właściwie pamięta swoją historię i co właściwie się zmieniło, i stąd. E i i, I powstało nowe continuity, zupełnie odrębne od tego, które istniało wcześniej, nawet jeśli było kompletnie identyczne. Tak samo, kiedy był Infinite Crisis. No, to wtedy również wprowadzono pewne zmiany z, w Originie Supermana. Wtedy też powstał Superman Secret Origins, i też wszystko, co się działo do momentu Infinite Crisis, jest nadal kanoniczne. Po prostu początek został zmieniony. I to jest mylące, ale tak naprawdę jest dużo bardziej mylące, jeśli byś próbował to wyjaśnić komuś z kim rozmawiasz przy piwie na temat komiksów. Niż dla kogoś kto czyta komiksy nad co tydzień. Jeżeli twórcy po prostu przejdą na tym do porządku dziennego i od tej pory nie będą o tym wspominać zbyt często, to nowi czytelnicy mogą się nawet szybciej przyzwyczaić do tego nowego originu niż gdyby mieli przyswajać sobie wszystko, co do tej pory się wydarzyło, razem z Convergence i wszystkim innym. No i na sam koniec zostawmy sobie temat, e, naj, chyba najbardziej kontrowersyjny, czyli wielkie pożegnanie Briana Michaela Bendisa z Guardians of the Galaxy, z komiksem, którym, z którym zdecydowanie był za długo e, i tak. z którym powinien się pożegnać już przy, już przy zakończeniu Marvel Now. Bo... przy Original Sin lepiej by było gdyby się <grymne> bo szczerze ja, ja, ja może powiem swoje doświadczenia z racji tego, że ja zacząłem czytać Guardians of the Galaxy od, od Bendisa właśnie i pierwsze, pierwsze dwa toby mi się podobały pewnie dlatego, że nie znałem jakby te, tej drużyny zupełnie i jedyne moje skojarzenia wtedy to były, był trailer filmu <grymne> więc, więc mi się to nawet podobało to było takie seria przygodowa w kosmosie no super, faj, 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 fajnie mi się to czytało a potem co się nagle stało, to, to ja nawet nie, bo potem nagle to się zaczęło rozłazić na wszystkie strony, to się zaczęło robić tak nudne. Zaczynały się jakieś storyarki, które potem trwały dwa zeszyty i nagle były ucinane, bo coś innego się zaczynało. Rysownicy się potem nagle zmieniali co chwilę, wygląd bohaterów się zmieniał co chwilę, drużyna się zmieniała co chwilę, nic z tego nie wynikało. E, mieliśmy ten okropny time do original scene. Który, który dla mnie nie miał żadnego. Znaczy, dla, dla mnie był po prostu nudny, a rozumiem, że dla fanów był jeszcze, jeszcze gorszy. E, potem mieliśmy właśnie zmianę składu drużyny przy okazji Oldy Fred Marvel, i to było nudne w cholerę. I w tym momencie mniej więcej przestałem to w ogóle czytać. E, I myślę, że dużo mi nie ominęło, szczerze mówiąc. Ostatnio chyba się szlajali po prostu wszyscy po kolei po Ziemi, nie? z tego co pamiętam. Tak. Ja przeczytałem całość, bo uwielbiam Guardians of the Galaxy, ale. To ale nigdy nie będę tak dobre. To nigdy nie było tak dobry jak Galaxy i Abneta, ale tak jak mówisz, pierwsze dwa tomy jeszcze miały coś, nawet fajne napisane dialogi, jak się pojawiła Angela na przykład, to było całkiem spokojne, te No tak to mi kupiło właśnie. Ale przy Original Scene pojawił się taki bullshit po prostu z tym, jak on i Original Scene to był ten początek, kiedy Bendis zaczął rozciągać historię. Cała historia, która dzieje się w kanclerze w Original Scene, to są chyba 4 zeszyty czy 5 a można to było napisać w jednym, no. ten, ten, ten bullshit, który on zrobił i od tej pory to już była zasada całego Guardians of the Galaxy. Otwierałeś dany komiks, dymków z tekstem tam było tak mało, że wiesz, jak tłumaczę Deadpoola Kelly'ego, to wiesz, u niego to by na trzech stronach się on te dymki zmieścił, co będzie w całym zeszycie. Splash page na splash pageu, żeby po prostu wiesz, zająć jak największą powierzchnię, żeby to jak najmniej treści fizycznie wrzucić do tego komiksu, i było to tak rozciągane. Najlepszym chyba dowodem na to, jak bardzo Bendis miał w dupie tą serię, to jest time do Secret Wars, tu nazywał się bodajże Guardians of Nowhere, który polega na tym, że spada tam ta wojowniczka Kree, i przez całą tą, tą miniserię do Secret Wars ona miała 5 zeszytów, chyba czy 4, wszystkie tam mniej więcej po tyle miały, napierdalają się z tą wojowniczką Kree. Okej. Okay. Przechodzimy do All New All Different Marvel i co się dzieje? Spada ta sama wojowniczka Kree, tym razem na Spartax i cała story arc, to jest napierdalają się z tą wojowniczką Kree, a kiedy ją pokonują, nagle przylatuje koleś, który również się tam pojawił, którym też się tam napierdalali, tylko przed wojowniczką Kree. Tutaj Bendis zrobił niesamowity zwrot fabularny i on pojawił się po niej, a tam w Garsendower przed nią. I znowu przez parę zeszytów, stojąc w tym jednym miejscu, napierdalali się z tym gościem. Nie było w tym prawie nic, jedyne po prostu co liczyłem na to, że Bendis się rozkręci chociaż trochę po Secret Wars, bo całkiem fajnie zaczął Thinga pisać. Thinga, który nie miał swojego miejsca i nagle on w tym kosmosie zaczął faktycznie, zacząłem czuć, że o, to jest dobre miejsce dla Thinga, on tutaj nie czuje się jak odrzutek i tak dalej. To był jeden zeszyt może, a potem to olał kompletnie. Więc yy, tak, ta seria była ciągnięta strasznie długo, str strasznie się zniechęciłem do bohaterów, których kochałem. W końcu każdy z nich zaczął być pisany na jednej nucie, i, jak, i to jest najpiękniejsze, jak porównasz kogokolwiek innego, kto weźmie tą postać do siebie. Weźmiesz sobie, Cipas Darskiego, jak pisze Starlorda. Miodzio po prostu. Starlord Bendisa był na jednym tonie pisany, nic się w nim nie działo. Nie wiem, ten był w tym czasie agent o Venom, Space Knight, o. Flash Thompson był tam rewelacyjnie pisany, u Bendisa on ledwo był, ledwo dymki to być. Mogłoby go nie być i nic mogłoby go być. nic się nie zmieniło. Dokładnie. Miałeś po prostu, to było tak... Na odwał napisane. Gamora, która, która nagle miała totalne owładnięcie po prostu tym, że musi zabić Thanosa, To też jest ciekawe, bo Gamora całe życie nie lubiła Thanosa, ale nigdy nie miała takiego jak nagle on napisze, że. Okej, okay, Gamora zabije wszystkich ludzi na ziemi, żeby tylko zabić Thanosa, Co? Bo, bo tak mu podeszło. Nawiązanie do Civil War, cały ten motyw, że nie mogą odlecieć, bo zniszczyło im statek, a potem nagle, a tak w ogóle to mamy cmentarzysko statków, z którego Rocket może budować 5-10 tysięcy statków kosmicznych, ale nie powiedzieliśmy ci do tej, do, do, do tej pory, bo, bo Bendis musiał znaleźć powód, żebyście tu zostali. Jak zły jest finał, to jeszcze zaraz. Natomiast cała, cała ta seria była po prostu no, słaba, i liczę na to, że Jerry Dugan, który może nie jest super scenarzystą, ale. Może tutaj się odnajdzie. Gorzej chyba nie będzie tego pisał. No, przynajmniej pisał będzie to będzie coś nic. nowego wreszcie, bo ta seria, nie dość, że ona była kiepska, to ona była taka zasiedziała, tam się nic nie działo zupełnie. To, to, tam Kompletnie. Nic, nie, wiesz, to, on to nie brnęło w ogóle w żadnym kierunku. Nawet kiedy tak. miałeś skład wymieszany, to nic to nie dawało. To po prostu miałeś inne postacie w miejsce innych i, i tyle. I... Tak, one nie miały żadnego rozwoju. Mówię, Thing miał jeden story. Nie story arc, to, to, był to za dużo powiedziane. Miał jeden zeszyt, w którym wydawałeś się, że jakoś się rozwinie Thinga w inną stronę. Wreszcie, ale to było Jeden zeszyt, i poszło, i po prostu nie było tam żadnych fajnych relacji między postaciami, żadnego rozwoju postaci, który jest tak. Istotny w takich drużynach, no. Kochamy X-Men, zachwycaliśmy cały odcinek X-Men i w jakim miejscu jest na przykład dzisiaj Kitty Pride, która w tym komiksie powiedziała, jak staro się czuje, widząc Jubilee z dzieckiem i tak dalej. Widzimy, co te postacie przeszły. Guardiansi równie dobrze mógłbyś wywalić cały ten story Ark Bendisa. Nie licząc tego, że oczywiście Star-Lord powrócił z kana ale mógłbyś to napisać jeszcze raz i praktycznie nic byś nie stracił. Te postacie byłyby dokładnie tymi samymi postaciami, co na początku tego ranu. No właśnie, jeśli chodzi o ten związek Kitty Pride i Star Lorda, który też był ciągnięty u Bendisa tyle czasu, kurczę, Sam Humphries to lepiej pisał w tym swoim Star Lordzie. To jest właśnie tak dokładnie to tak tak chciałem powiedzieć. Ja, jeżeli mówisz, że Sam Humphries tak napisał jakiś komiks lepiej, a ten komiks pomiędzy Peterem a Kitty, jak ich kolektor wziął na tą randkę w ciemno czy tam ten czy coś w rodzaju jak się nazywa ten program. A... Jerego Springera, to, no, 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 no. to było lepiej napisane niż wszystko, co pisał Bendis, a to był cholerny Sam Humphries. Chwalę sama Humphriesa, czytając Bendisa, o czym to świadczy. No to przejdźmy tak, do tego że... ostatniego zeszytu w takim razie. No, to jest zakończenie tej, tego tasiemca, który Bendis ciągnął od początku Marvel Now. I chcę się o który porzuciłem dawno tak, tak, temu. Nie chcę go odnieść, bo to Bez był strasznie nudny komiks w ogóle. Ale przy okazji po prostu to, jak Bendis potraktował kontinuum w tym komiksie, to przechodzi wszelkie pojęcie. To jest powrót mniej więcej do tego, co zrobił z Hulkiem. Jak pamiętasz, Hulk, który już wyzdrowiał i cieszył się. Jego oczy zaświeciły no tak, się na tak. zielono i był blisko. I tutaj. Pojawiło się kilka pięknych rzeczy, o których jeszcze zaraz powiem. tu Wycięcie, jak już sobie pogadamy z Łukaszem. Natomiast chcę powiedzieć tutaj przede wszystkim o korpusie nowy, który pojawia się, dlatego że Gardianci biją tutaj Tanosa. Mówię, jeszcze przejdę do tego, jak to jest bezsensowne. Ale kiedy już spuszczają łomot. Widzimy na kadrze, jak e, zadowolona Carol Danvers oddaje skutek of kajdany Tenosa dla dwóch centurionów z korpusu Nowy, i oni odlatują i go zabierają ze sobą. I to jest po prostu Bendis Vers. No, na tym etapie gadaliśmy wcześniej o tym, jak scenarzyści niektórzy piszą swoje własne już odejścia, ale to, że Bendis po Civil War dalej ma prawo robić takie rzeczy, no dla mnie to jest po prostu pojęcie ponad wszystko szkodzące. Mówię się, że Morrison pisał swoje rzeczy. Według mnie przy tym Morrison się chowa, bo przynajmniej z Morrisonem było tak, że, że wydaje mi się przynajmniej, że DC dobrze wiedziało, jak pisze Morrison, i inni często próbowali podskręcać w stronę Morrisona, żeby to się jakby rozłożyło. A Bendis napisał to w ten sposób, że to fizycznie nie da, nie da się. Nie możesz, kiedy jest 6 lat, martwy korpus i Bendis sobie nagle napisze, że on istnieje, to jakbyś tego nie zrobił, nie połączysz. No to tak jak Kyle Rayner był jedyną zieloną latarnią, i wyobraź sobie, że nagle czytasz w tych czasach historię, nagle rozpieprzyli, nie wiem, mongula i o, przylatują sobie kilołoki, paru innych i go odbierają i lecą. I tak się co, kurwa, kiedy Kyle Rayner jest jedynym nosicielem, nie wiem. Pasuje. Ale wiesz, co jest też taka rzecz, że Morrison jest jak gdyby maniakiem, jeśli chodzi o continuity. I on zawsze starał się, żeby to się idealnie wpasowywało, tak wiesz, wiesz, obsesyjnie. Jedyny problem, kiedy faktycznie Morrison tworzył przy okazji, wiesz, tego, jak to ma wyglądać w innych zeszytach, to było przy okazji jego Action Comics, gdzie równocześnie wychodziła Superman, która miała mieć akcję 5 lat później, a Morrison wszystko, co pisał w Action Comics, trzymał w tajemnicy, bo ma tam swoje wielkie plot twisty i tak dalej i nie zdradzał nikomu, a jako, że nie miał redaktora nad sobą... No, to wiesz, nikt nie wiedział, jak pisać Supermana właściwie w tym momencie. E, natomiast, tak, no, my rozmawialiśmy o tym, jaki jest z tym Bendisem problem, że on, jak gdyby, kompletnie ignoruje to, ale myślę, że wydawnictwo bardziej obchodzi sprzedaż po prostu stricte w tej chwili, a Civil War 2 się sprzedało bardzo dobrze, więc... No tak. Znaczy chodzi mi o to po prostu jak... jak ja rozumiem, że jeszcze... Okej, okay, nie rozumiem, bo to też jest debilne, ale wiesz, komik z Hulkiem, tym jak Hulk pozbył się gama radiacji, wyszedł stosunkowo blisko Civil War. Więc załóżmy, że gdzieś tutaj po drodze było jakieś zamieszanie i Bendis nie dostał memo. To, to, to i tak jest głupie, oczywiście, ze strony Bendisa, że tak to napisał, ale okej, okay, i ze strony redakcji, że tego nie zrobiło, ale pomijając to, tutaj mówimy o tym, że on sobie pisze rzeczy, które 6 lat temu się stały, jeżeli Bendis i jeszcze... Nie, dobra, Bendis sam o tym pisał, Bendis sam kurwa pisał tie -in, w którym yy, był Cancerverse i tam był Osta Richard Ryder siedział, czyli ostatni nowa, ale nie wiem, Ktoś mu siedział przy kawi, ktoś napisał, wiesz, gadali sobie goście, mmm, bo pomyślimy o tym, że może przywrócimy Korpus Nowa niedługo. I będzie, wiesz, gdzieś tam kątem uchał usłyszał, a, Korpus Nowa wrócił! <słyszyk> nie wiem, po prostu, jak Marvelu muszą go... Ja się cieszę, że on odszedł od Guardiansów, niech on pisze sobie yy, ulicznych bohaterów, pojedyncze historie, których tam nie da się za wiele naknocić. Bo w każdym razie to, że Marvel ma swoją gwiazdę, która... Tak bardzo. To nie łączy się z pięcioma innymi rzeczami. Ten komiks, tam wiesz, Venom dalej jest Flashem Thompsonem, to, to w ogóle jest piękne. Nikt mu nie powiedział, że się zmienił po drodze. I, i masz historię teraz, którą Chips Darski na przykład pisze o Starlordzie, który siedzi sobie i ma cały swój rozwój duchowy, że tak powiem, i z ludzkością połączenie znowu, bo pracuje w barze. z ją kompletnie osrał, bo w tej historii Starlord jest jego. Starlord przechodzi przez jego historię i leci z powrotem w kosmos. To, co robi Chip się nie wydarzyło, bo Bendy z tego nie napisał. Także ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak ich gwiazda może dalej tak pisać, i oni dalej mogą na to przymykać oko, bo dla mnie to już jest zbyt dziwne na tym etapie. Szczerze, przeczytałem to w środę, kiedy wyszło, i to był powiększony zeszyt. I ja za cholernie pamiętam, co tam się działo, poza tym, że klepali się Stanosem. Od tak, bo. To, nie wiem, Benji sobie wymyślił, że, <grym> że będą się klepać z Tonosem, bo to ma by. Bo on w ogóle obiecywał spektakularną akcję, że to w ogóle będzie się dużo działo w tym komiksie. No i stwierdził, że to najłatwiej to po prostu ta doza będzie wziąć i się z nim napierdalać. I co tak nie ma? Czy sensu tam było że więcej? ma Dobra, to ja Ech, powiem, powiem streszę ten komiks na szybko. To jest tak, pierwsza rzecz będzie zdawał jakieś obietnice, że Anihilus i Klowa brud knują kolejną falę anihilacji, tylko połączoną z brud. Myślisz, o kurde, to będzie epickie! I tutaj jeszcze do nich czatuje Thanos i oni, o, to z Thanosem to w ogóle, tą ziemię, to rozpieprzymy. I tak, Thanos przylatuje na Ziemię. Na, yy, Guardiansi spuszczają mu w pierdol jak dziecku. To jest po prostu. Tylko yy, chciałem że dlaczego jest to bez sensu. Mamy piękną serię Jeffa Alemira. Roberta jak Thanos umiera, jak jest trzymany przez RIAR i to ewidentnie połączy się ładnie z serią yy, Arona, ponieważ yy, syn Thanosa znalazł jajo Feniksa i tam będzie. I to wszystko ze sobą pięknie współgra. I jest Thanos, który jest uwięziony, który tam się akurat teraz uwolnił, ale ma ten swój quest. I nagle znikąd Bendis go wyrywa, wrzuca do swojej historii. Thanos zostaje obity jak dziecko przez tych po prostu wszystkich bohaterów z Ziemi. Miotają nim jak zabawką. Mówię tu o Kitty Pride, która miota Thanosem jak zabawką, bo Bendis tak sobie napisał. I to, to już jest strasznie biedne. Potem masz motyw Venom przychodzi, tak, bo a, Bendis nie wie, że Flash dawno już nie jest Venomem. U niego dalej jest. I, i później masz motyw, w którym Thanos zostaje gruby w pierdol a y, armia czy, nie, tych y, Annihilation i Brood, i jeszcze nam badunów, y, jest gotowa, żeby zniszczyć ziemię. I nagle okazuje się, że nie mogą, bo Angela zarąbała królową Brood i powiedziała Annihilusowi i reszcie, of, of panel, że jak oczywiście. nie... O, tak, off-panel, bo ona już leży na zwłokach i jak e, Anihilus stąd nie spierdoli, mówimy tu Anihilusie, kolesie, który zniszczył połowę kosmosu, jak miał taki kaprys. Angela mówi, ej, wypierdalaj, bo jak nie, to cię Asgard zniszczy, a ja Anihilus ma takie oczy, jak z takiej ta kreskówki z Cartoon Network, i jeszcze taki odruch, jak ktoś ucieka na szybko. I on, i, i takie pom, 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 pom powinno być na szybko, po odgłosy tych statków, które uciekają, bo Angela jest takim badasem, że wiesz, że sama rozwali całą Anihilację i, i brud, i w ogóle wszystko ona zniszczy. I to jest takie po prostu, to jest takie leniwe pisanie, wiesz, tworzysz mega armię, a potem... Thanosa pokonują Guardiansi bez najmniejszego wysiłku. Jak w ogóle można pisać walkę z Thanosem, w której nikt nawet ranny nie zostaje? To już stałem przed dla Civil War, które było napisane topornie, tam przynajmniej Rhodes zginął, a została poważnie ranna. A tutaj po prostu ten Thanos to jest takie, takie nic, takie po prostu damy na koniec, żeby sobie gardiansi mu dupę obili i największe fale, największe potęgi kosmosu uciekają przed Angelą. No i masz przecież tą serię wow. Thanos pisaną równolegle, gdzie się zbiera ekipa totalnych badassów, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek szansę, walczy z Thanosem, z który umiera. Z umierającym Thanosem, dokładnie. Całe, cała potrzebna jest ci super, ta super guardianie e, Shi'ar i na końcu jeszcze Gladiator. Kurde, Gladiator, sorry Angela, ale to jest Gladiator. Musi przejść, żeby ostateczny cios zadać, I, i ta, a Thanos się, wiesz, na nogach chwieje. I jeszcze e, Shi'ar robił analizę, że gdyby on był w pełni sił, to pewnie i tak by nie dali rady. Ale dla guardiansów Bendisa to jest, ale to jest taki mh, jego przykład pisania, tak jak Milesa pisze, nie? No tak, tak. że jak Ma, Że Miles jego to po prostu, wiesz, każdy Pokona, ale Majzby Galactusowi puścił łomot, gdyby chciał. Nienawidzę tego i będzie nie nadaje się do pisania tych epickich historii. Jak sobie pisze Jessica Jones czy coś takiego, gdzie są luźne, uliczne rzeczy, to on tam nie przesadza, bo wie, że nie może i jest spoko. Nawet niech tą Aeriri Williams pisze i tą, tą Iron Heart, ok, ale po prostu niech on więcej nie dotyka kosmicznych rzeczy, bo on kompletnie się w nich nie orientuje, on ich kompletnie nie rozumie, kompletnie nie wie, jak pisać. Tak samo ma problemy z pisaniem drużyn, co jest ciekawe, bo New Avengers dawno temu pisał całkiem sprawnie relacje między nimi. Na Guardiansów się to za cholerę nie przełożyło, także nienawidzę tego zeszytu, nienawidzę tego ranu i cieszę się, że się skończył. I po prostu niech Bendis więcej nie, nie ma dostępu do takich rzeczy. Nie wiem jak, jak oni ten run wplotą. W Lemira, bo Thanos jest aresztowany przez, przez Nowa Kor, jak już wspomniałem, więc to, to jest w ogóle piękne. Ale Thanos jest teraz gdzieś aresztowany i gdzieś został, wiesz, zabrany. Został wpierdol tu na ziemi. Nie wiem, czy oni. Co Marvel z tym zrobi, Czy oni to pominą, że będzie coś takiego napisał? Czy będą starali się teraz dostosować do tego, bo to im robi niezły rozpierdziel w tym, co mają? Bo Gardiansi polecieli nagle w kosmos, chociaż. I ewidentnie timeline nie pasuje, no. bo on nie powinni być w kosmosie. Bo Star jeszcze nie przeżył swojej drogi, bo Rocket jeszcze też nie skończył swoich spraw tutaj. W... A i jeszcze, co jest? Kolejna piękna rzecz. Jak Bendis czasami stwierdza, że fani się domyślą, wiesz, e, Garia się odlatują w kosmos. I widzisz tak, Kitty Pride, która została, i to jest jakoś tam napisane, że ona ma zobowiązania wobec X-Men. No i tak, gada bo ja z Stingiem, w swoim musi... nowym kostiumie i tak dalej. No okay, to możesz zrozumieć, dlaczego ten komiks wytłumaczyć, ci dlaczego Kitty zostaje. Dlaczego zostaje Thing? Nie wiesz? No bo jest agentem SHIELD teraz. ale, ale jak został na ziemi, rozumiesz... to, się, to, się za, to się zaciągnął do SHIELD. Ale dlaczego? Nie wiesz tego, to z tego komiksu to nie wynika nic. I dlaczego Venom zostaje? No bo to jest chujowy, no. To chodzi o to, że po prostu Bendis <noise> stwierdził, że okej, okay, te postacie zostają, te postacie lecą. Nie no, redaktor powiedział, ej, skład Guardians będzie taki. I będzie mówił, no dobra. I... No, no tak, to dobry, dobry scenarzysta zaczyna pisać do tego historię. będzie no, tak. pisze. No spoko. I Angela też została, bo. No, bo ona no, jest w was gardzie teraz. No. Także, będzie, yy, tak, także podsumowując, to jest yy, najgorszy rand yy, Wydaje znaczy mi się były że... dwa, więc. Wydaje mi się, że Jerry Dugan po prostu żeby nie brnąć w to gówno, napisze on zacznie pisać tę serię, jak oni już są w kosmosie, po jakimś czasie żeby wiesz, już, już nie, nie motać tego i nie pisać, wiesz, zaraz po tym jak się skończył ten run to, to po, powie, że oni po prostu już są i jakby już się zebrali i już wrócili z ziemi i tyle. I to będzie chyba najbardziej sensowne, żeby po prostu od, od, odkreślić to wszystko i dać sobie spokój i po prostu pisać to wiesz, z czystą kartą i, i z nową ekipą no. i tak dalej. I to jest... Właśnie jeszcze ja mam wrażenie, że to jest straszne ego bendy bo dobrze piszący scenarzysta, jak wie, że ma przekazać pałeczkę, to stara się trochę ustawić grunt nowemu scenarzyście. I na przykład wiemy, że u Dugana The Drax będzie pacyfistą, będzie miał ten swój tą świeżą swoją, uh -huh. wiesz, buddyjskie te wdzianko. Grunt będzie malutki i nie będzie mógł się powiększyć, filmy, wiadomo. Ale wiesz, miałem nadzieję, że chociaż na przykład. Gdyby, to, gdyby Bendis, mam wrażenie, nie miał takiego ego na zasadzie, że e, jak ja już nie będę pisał Guardiansów, to nikt, nikt już tego nie będzie dobrze pisał. To chociaż napisałby to jakiś mały story arc Bendisowi. Bendis. Napisałby napisać Draxowi. Mały e, story arc, którym nie wiem, Drax zaczyna się interesować w, w czasie, kiedy go nie było, bo wiemy, że Peter był w tym barze, chociaż Bendis i tak tego nie wie zapewne. E, Gamora siedziała w więzieniu, dra, Rocket tam się ganiał z Kravenem, a Groot robił za drzewo w parku, i żeby w tym czasie na przykład Drax trafił do, nie wiem, jakiegoś klasztoru mnichów, czy coś w tym rodzaju, wiesz, zrobiłby jakąś podbudówkę, ale będzie to jest taki koleś, który ma w dupie innych, jak przejmijecie po mnie to pisanie tego, to mam w dupie, sami se wymyślcie. I mam wrażenie, że to jest gość, który po prostu, mówię, do, Dobrzy scenarzyści, Kończąc swój run, otwierają lekko drzwi, konsultują się z swoim następcą i robią delikatną podbudówkę. Na przykład, nie wiem, ala w, w serialu Luke Cage, kiedy Misty nie Misty C.O. Ja wie jak ona, Claire Temple zrywa ulotkę do szkoły Colin Wing, nie? No. Tego typu motyw. To, to jest już jakieś otwarcie na kolejną osobę. Bendy z tego nie robi i dlatego uważam, że jest absolutnie chujowy. I jeżeli po tym etapie, jeżeli zobaczy kiedykolwiek znowu drużynę, którą będzie pisał Bendis jeszcze może dam szansę, no, Defenders szansę. De Defendersom, bo to jest uliczna drużyna, które tam... On siłą rzeczy nie może za bardzo przesadzić, znaczy może, bo to Bendis, ale to są bohaterowie uliczni, z którymi on trochę ma lepsze doświadczenie. Znaczy, jeżeli zobaczę kiedyś, że on pisze znowu Avengers, Guardians, jakieś, nie wiem, Alpha Flighty, czyli to ja automatycznie uciekam od tego zeszłego, nie tykam go już po prostu. To, to będzie dla mnie czerwona flaga. No, do, do, dokładnie. A wiesz, też Benis uchodził za tego gościa, który sprzedaje komiksy, nie? No i Civil War 2 akurat się sprzedało, ale Guardians of the Galaxy się nie sprzedają jakoś rewelacyjnie, nie? To myślę, że masa osób jednak odpadła od tego. Myślę, że nawet w Polsce po jakimś czasie sporo ludzi odpadnie, bo jeszcze te pierwsze dwa tomy się naprawdę dało czytać, a kolejne już będzie naprawdę, znaczy wyszły, wyszło oczywiście jeszcze tam trzeci chyba jeszcze w tym miesiącu wyszedł Trial of Jean Grey no to jeszcze to to jeszcze się da ostatnie właściwie co warto kupić jeżeli ktoś lubi tych mutantów potem będzie dużo gorzej właśnie przy All New Marvel Now kiedy przyszły te nowe serie i tam się zmienił artysta przy okazji Star Lordowi się nagle zmienił strój od tego momentu się zaczyna sypać tak porządnie no to Original Sin warto czytać wyłącznie, że tak powiem, to znaczy Original Sin już nie. Nawet przed Original Sin ten tom był naprawdę średni. I przed był tylko Trial of Jean Grey, a to Ale to, jakoś... to dokładnie mniej więcej tak samo wyglądały jego rany w X-Men na przykład. Ja pamiętam właśnie na propos rozciągania, ja pamiętam ten jego The testament Charlesa i Xavier'a, to była masakra, gdzie sama historia nie była jakaś no, fatalna, mimo że oczywiście się skończyła podróżowaniem w czasie jako Deus Ex Machina, ale fani X-Men pewnie to już są przyzwyczajeni. Ale przecież ta, ta, ta historia, którą mógłbyś streścić, nie wiem, czterech zaszytach, ona miała ile? Siedem? Osiem? Przynosi ona się ciągnęła i ciągnęła w ogóle, po prostu. Ja nie wiem, jak to w tomie w ogóle się zmieści, chyba na dwa tomy trzeba będzie podzielić, bo, bo to, to było fatalne. I, I też czułeś po prostu takie maksymalne rozciąganie. Czy potem, jak pisał, po prostu też one-shoty kolejnych e, postaci, bo nie wiem trzeba jakoś zapełnić półki miesiąca. Znaczy miesiącu. wszystko rozciąga ostatnio. Jeżeli się nad tym zastanowisz, że nawet jego Infamous Iron Man, który czyta się całkiem nieźle przez to, jak pisze Duma. On właśnie dobry jest, jak skupia się na jednej postaci, to wtedy będziesz jeszcze coś nie może wyciągnąć. No, bo on relacji to już nie umie pisać nie od dawna. I ten komiks czyta się nawet nieźle, ale też masz wrażenie, że on po prostu... Ciągnie się i dochodzą tam sceny, których, których w ogóle tam nie potrzebujesz. Really to samo. Really jest fajną postacią, sympatyczną. Bendis ją fajnie pisze, ale znowu masz wrażenie, że wiele tej historii dałoby się opowiedzieć. Wiesz, w jedne. W, nie wiem, 70% tego, co on napisał, można byłoby pogolnie stresić, Także, no. To, to ostatnio, Bendis jest po prostu gościem, który, nawet kiedy pisze dobre dialogi, nie w Guardiansach. To po prostu wszystko rozciąga. I, I na to, mówię, uczulić się warto, jak ktoś czyta na bieżąco jego komiksy i widzi, co będzie, spisze, to, to przestrzegam, że jeżeli jesteście na wczesnym etapie i macie wrażenie, że coś się rozciąga, to lepiej nie będzie. No, a będzie gorzej w zasadzie, więc... No dobra. Co byście nie czytali No dobra, to na tym, na tym myślę, możemy zakończyć. i No i przypominam oczywiście, że Adam z Oskarem mają swoją prolekcję w piątek 27, dobrze pamiętam, kwietnia na Pyrkonie o 20.30 i dzień później Adam... 28.00. A, 20.00 to jeszcze raz. W piątek 28 kwietnia o 20.30. No i dzień później jeszcze Adam współprowadzi prelekcję o podobieństwach między superbohaterami a Magical Girls w wie, mandze czy anime. No dobra, na w takim razie się będziemy żegnać. Ze mną jak co tydzień był Adam Antolski i Mruwa. Trzymajcie się, hej! I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam i chcę jeszcze zaprosić was do następnego odcinka nienazwanego podcastu filmowego, który, w którym będzie bardzo dużo Star Wars. Jeżeli interesujecie się Star Wars, to będzie pewnie Star Wars, Star Wars i jeszcze raz Star Wars, więc zapraszam. I będzie też trochę o szybkich i wściekłych, jeśli lubicie superbohaterskie <noise> serie filmowe. <noise> No, także do zobaczenia w obu naszych podcastach. Trzymajcie się, cześć.